normalnie jak w WRC poszedłem. No wie, gazu wyłączyłem trakcję, on normalnie slajdem chodzi. Taką pogodę to i na tory chyba wjadę. Opon nie szkoda, napędu nie. Ale jak się przechyla w zakręcie, to masz wrażenie, że zaraz jak na motocyklu. Kolanem dotkniesz ziemi, się tak ugina, jak łajba tak. Dzień dobry, witam, cześć i kłaniam się. Witam was wszystkich w formacie, który mi osobiście bardzo się podoba i chciałbym go móc tutaj dla was częściej wrzucać. Jest coś takiego jak daily vlog, każdy z was doskonale wie co to jest, taki daily vlog opowiadający historię danego dnia od rana do wieczora. Natomiast uważam, że to by było za mało na to, co lubimy robić tutaj na kanale i zrobimy takie roboczo, nazwijmy to weekly vlog. Czyli to, co macie w daily vlogu od rana do wieczora, tylko u nas będzie od początku do samego końca tygodnia i przeprowadzę was przez wiele tematów. Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela. No i dziś jest poniedziałek i chcemy rozpocząć całego tego weekly vloga tematem driftingu. Ustawiliśmy trening specjalnie na dziś, natomiast no oczywiście pogoda delikatnie zrobiła nas w chuja. No delikatnie to może trochę nawet za mało powiedziane w tym wszystkim. Bo miało co prawda nie być słońca, ale miało być sucho. Jak doskonale widzicie, sucho nie jest. Ja jestem na torze odbitych 15 minut, mam już mokre buty. Jak będzie z jazdą? Nie wiem, choć się domyślam. Natomiast no jednego możemy być pewni, będzie oszczędnie, jeżeli chodzi o opony. Na temat driftu nie będziemy poświęcać tutaj jakoś bardzo dużo czasu, no bo ostatnio byliśmy we Włoszech i tam temat treningowy, temat S15, temat klejenia par, temat jazdy solo, no przewałkowaliśmy dość mocno, więc nie chcę, żeby na tym kanale pojawiała się monotonia. Więc wstęp związany z driftem, a później... No cóż mam wam rzec. Więc skoro tytułem wstępu już wiecie, co was czeka w tym materiale, to chyba najlepszy moment na to, żeby nie przeciągać i wrzucić intro. Okrutnie niełaskawa ta pogoda, bez kitu. Dramat, szok i niedowierzanie. Jakby drift ocenić w skali 1 do 100 na suchym, to dałbym 95. Oglądając to na mokrym, może z 10 na 100 bym dał. Bardziej to jest jazda figurowa samochodem niż sport. Kałuża goni kałuże, prędkości to jest połowa, jak nie mniej, ze standardowych. Co chwilę zmienia się przyczepność, a im bliżej jedzie się krawędzi, tym więcej wody i tym bardziej karykaturalnie to wygląda. No ale cóż, taki trening też czasem trzeba zaliczyć, nie ma wyjścia. Kiedyś na jakichś zawodach, ewentualnie gdyby chcieć kiedyś w jakiś wystartować, może również spaść deszcz, a wtedy warto być przygotowanym. Natomiast tutaj zawodów nie ma. Wszyscy natomiast jesteśmy zgodni, że nuda. No a jak robi się nuda, to coś, co niekoniecznie służy do jazdy po torze, czytaj Rolls. Zapewne na tym torze właśnie się znajdzie. Znajdź mi kanał, gdziekolwiek na świecie, gdzie zobaczę taki kadr. No, dobra. Wracając do tematu jednak tego poważniejszego, w cudzysłowie, to zaczyna przesychać i zaczyna pojawiać się pierwszy dym spod opon. Nie chcę natomiast przeciągać tematu treningu, bo tak jak wspominałem, było ostatnio. No i Mona Lisa tak się składa, że ma podobne zdanie do mojego, tak więc zaczynamy finalny przejazd i ostatni w historii obecnie założonej skrzyni biegów. Piękna inicjacja za nami, trzeci bieg, około 70-80 na wejściu, następnie przekładka, nieco niepewnie, ale szeroko, blisko krawędzi toru w poszukiwaniu trakcji, długa patelnia, wejście niezłe, następnie nieco ścięte do środka, aby pozostać na wysuszonym fragmencie, jest jakiś dymek, nawet delikatne agro, ale pod kontrolą, wjebane do końca, no i ostatni winkiel, backward, bo czemu nie? Oczywiście pytanie, bo czemu nie, to totalnie retoryczne pytanie. Już wyjaśnię. Coś się zmieliło i to srogo się coś zmieliło, coś w napędzie. Na ostatnim winklu już zaczyna przesychać. Chciałem wejść takim tyłem, wbiłem go na obroty na trzecim biegu, strzeliłem ze sprzęgła. Trzask, chyba powiem wam taki, jakby się auto pół złamało. Tylko zobaczymy, czy mamy w ogóle jakikolwiek napęd. Zero. Mamy pierwszy bieg. I auto nie jedzie, ale dostał takiego kopa, że miał prawo się poddać. Znaczy, no nie miał, ale...
ale się poddał. Nie wiem, czy dyfer, czy skrzynia. W sumie oba przejebane, ale mniej przejebany dyfer. Zapakowaliśmy więc Monę na lawetę. Mamy podejrzenia, że to skrzynia, no bo się wał napędowy nawet nie kręci. Może jeszcze podczas trwania tego odcinka uda się nam ustalić, to wam powiem. Natomiast korzystając, że dla nas koniec zabawy, wsiadam na prawy fotel do Piotrka. I tutaj proszę zoom. Teraz o cyk, pyk. I no zresztą widzicie, nie ma p***olenia, więc mam dla was coś fajnego. Zobacz z pierwszej osoby, jakbyś tam siedział, z dźwiękiem i bez cięcia, jak wygląda jego przejazd treningowy. Okrutnie wyskilowana maszyna do dojeżdżania uciekających. Myślę, że szerszy komentarz jest zbędny, sami to widzieliście. Naprawdę, 20 lat doświadczenia i skill na absurdalnym poziomie. Szacuneczek. 20 lat doświadczenia to ma również blacharz lakiernik, który w budynku za moimi plecami za moment obetnie dach w nowej Toyocie Suprze i zrobi z niej targę. Mówię serio. A później przez kolejne 20 lat ta Toyota Supra będzie cieszyć oczy oglądających gdzieś tam na ulicy. Ja znowu mówię kompletnie serio. Nadszedł wtorek, Marcin rzeczywiście ma 20 lat doświadczenia, a podczas kręcenia tego weekly vloga my kręcimy wiele materiałów, które dopiero będą miały premierę gdzieś za kilka miesięcy. I tak właśnie dziś mamy w planach nagrania fragmentu filmu, który oprowadzi was po całym projekcie nowej Supry A90, która będzie miała ścięty dach w okolicy 700-800 koni mechanicznych i do tego wszystkiego white body od Liberty Walka, no i jeszcze szereg innych rzeczy, ale skoro nagrywamy weekly vloga, no to dziś trafiliście idealnie, bo za moment będziemy obcinać dach w praktycznie nowej MK5. Ta jest już do tego przygotowana, całość będziecie widzieć w materiale poświęconym całemu temu projektowi od A do Z, ale dziś chodźcie, bo w sumie ten najbardziej soczysty, taki najbardziej mięsisty fragment wleci dla was. Witamy bardzo serdecznie, kłaniamy się, hop. Dzień dobry pani szefowo. Awe. Jest również ta dwójka bohaterów. Całość będziemy oczywiście wam, kłaniamy się bardzo serdecznie, uszanowanko. Całość oczywiście będziemy wam przedstawiać w filmie z całego projektu. Natomiast dziś tutaj zebraliśmy się, zgromadziliśmy się, aby obciąć dach w MK5. I moi kochani, zobaczcie, tu już nacięte, tu po śladach folii wszystko ścięte, aż tam do samego końca. A za moment co sobie wybierzemy, panie Marcinie? Boscha? Nie, myślę, że taką tam piłeczkę małą. Piłeczkę, tak? Taką. A, czyli bez iskrową twoją już robiłeś nią. Dokładnie tą samą, którą dokładnie w tym samym miejscu cięliśmy już Huracana. Dokładnie. No to super, to w porządku. Bardzo mi się podoba ten pomysł. Natomiast chciałbym jeszcze poruszyć tematy techniczne, bo to wszystko jest zdecydowanie bardziej skomplikowane niż się wszystkim wydaje, a mianowicie tego tutaj nie było. Opowiedz nam o tym, drogi Marcinie. No, musieliśmy wypluć cały środek. No tu nie ma praktycznie nic. No nie ma, no bo nawet deski nie mamy, no nie? Natomiast mamy zastrzał. Rozpórki, dokładnie. Żeby się nam, no, ona nie złożyła. No przede wszystkim musimy wzmocnić całą konstrukcję auta, tak żeby ona się nie wyginała, no nie? No bo to auto nie było zrobione z myślą o tym, żeby odcinać dach. No bo czysto hipotetycznie wyobraźcie sobie sytuację, że ten samochód gdzieś na zakręcie dostaje przeciążenia, bo ma trakcyjną oponę, albo się tym samochodem startuje bardzo gwałtownie, albo się nim hamuje, to cała ta buda przenosi naprężenia. Przez opony, przez felgi, przez zawieszenie to jest przekładane później na budę i to wszystko pracuje. W momencie, kiedy pozbawimy go dachu, który jest tak ważnym elementem do przenoszenia naprężeń na budzie auta, mogłoby się na przykład o pół centymetra w ciągu, nie wiem, miesiąca, dwóch, pół roku, roku rozjechać to i nigdy byśmy już nie mogli wtedy dachu na ten samochód założyć, byłby problem z domykaniem się drzwi i tak dalej, i tak dalej. Więc będziecie wzmacniać całą budę zarówno na szerokość i na długość, żeby to auto było równie sztywne i równie twarde, mimo że nie będzie miało dachu, tak? Dokładnie tak. Brzmi prosto. Coś więcej na ten temat to bardziej Darek. Czyli inżynierem od upierdalania dachu jest Darek. Dokładnie tak. A tak z ciekawości jeszcze, bo nikt nigdy nie robił czegoś takiego do tej pory, więc będziecie mieli pierwsze takie info. Jak wy po takim rozebraniu oceniacie w ogóle budę nowej Supry zrobioną we współpracy z BMW? To ma to sens, czy to jest badziewie totalne? No to jest bardzo solidna konstrukcja. Profile właśnie głębokie, wysokie, może być wszystko sztywne. Czyli nie zrobili badziewia? Nie zrobili.
Trzyma się to kupy. No dobra, czyli mamy informację po rozebraniu, że nowa Toyota Supra we współpracy BMW Toyota to nie jest jakiś chiński badziew, który za 5-10 lat będzie cały złamany w pół, tylko raczej jest to konstrukcja godna nazwy Supra. Dokładnie. Chodź. Bam! Chłopie, aż salto wykręciła, a jeszcze żeśmy dachu nie ścieli. Ściągniemy dach, to ty będziesz na przednich łapach chodzić, laska. Tak? Jesteś blacharo? Trochę jestem, kurwa, nie da się ukryć. Chodź jeszcze raz za fikołka, no. I pa, chłopie, pa. No dobra, no to... Cóż, twórzmy historię i rżnijmy dach w A90, zróbmy z niej targę, następnie załóżmy do niej Liberty Walka i stwórzmy jedyny taki projekt na naszej planecie, bo czemu by nie? Chodź Kamil, tni. Ty, no dwa razy nie musisz powtarzać. Już to raz trzymałem w ręku. Zarzucę se. Węża. Trzymać lewą ręką tu. Dokładnie tak. Tak, żebyś widział, jak będziesz chciał, nie? Chciałem. Doszło do tego miejsca, w którym było nacięte. Ale jak po linii, chłopie, że ekwilibrystycznie. Cristiano Ronaldo cięcia blachy, kurwa. Popatrz, ale jest chyba dobrze, co? Super. Mogę całe przeciąć. Przód też? Przód też. A, no to już. Pokaż tylko gdzie i jadę. A, tutaj trzeba dociąć. O kurwa. Dobra, to takich rzeczy to jeszcze nie mam w portfolio. Tu jest taki fragment, w którym trzeba pociąć jakby słupek. Jezu, do linii dachu trzeba dociąć. A to chyba Boschem lepiej. No nie, no bo to Boschem weźmiemy. Trochę większy kaliber, także... O kurwa. Ty, ten to jest taki dość groźny. To wygląda jakbyś tankowiec miał przeciąć, a nie dach. Dobrze. No to wygląda na poważną robotę, powiem ci dalej. Solidny. Solidny? Bardzo solidny. Czyli kolaboracja BMW z Toyotą jest git. Tak, tak. O kurwa, już prawie targa. Tak, trzeba tylko wytargać i będzie targa. Jest targa, czuję to. Jedna strona. Tu jeszcze mamy tył i tu przód. Fałszywy alarm. Dosłownie pół centa blachy jeszcze trzyma ten dach tylko. Jest. Kurwa. Do góry. 3, 2, 1. Nie, ej, zajebiście wygląda. Z tej perspektywy patrz. Tu. Kurwa, jak stara. Wiadomo, że tu, wszędzie, w tych miejscach jest to odsłonięte. Wiadomo, że tu jest jeszcze krzywo blacha wycięta. Wiadomo, że tam jakby widać cały ten tył. Nie ma foteli, nie ma deski rozdzielczej, nie ma w ogóle wykładziny, dywanu, nic. Ale już widać jakby ten nawiązujący do starej Supry. Kurwa, no. Piękny wtorek, moi kochani. Piękny wtorek. A wiem, że i tak wszyscy czekacie na czwartek. Ja też, kurwa, czekam na czwartek. Tak więc temat nowej Supry, a przynajmniej nowej Supry, z której obcinamy dach, urwijmy w tym miejscu, albowiem tak jak powiedziałem, powstaje cały materiał, który będzie od A do Z, od samego początku do samego końca prowadził was przez temat tego projektu. A że zaproponowałem, że zrobię taki weekly, no to akurat dzisiaj we wtorek wypadało cięcie dachu, więc ten najbardziej mięsisty fragment dostaliście już teraz. Natomiast to nie jest koniec naszego wtorku. Skończyliśmy nagrywki dookoła Supry koło godziny 12 w południe i udaliśmy się prosto do firmy Ecumaster i powiedziałem, że koniec tematu Supry, z której ścinamy dach, ale nie koniec tematu nowej Supry ogólnie, ponieważ w Ecumasterze stoi na chwilę obecną Supra Dozowa, czyli biała Supra z 3,3 litra z trokerem 2JZ i ona stoi tam na chwilę obecną na poprawkach. Natomiast zaraz do tego przejdziemy, bo jest coś dookoła firmy Ecumaster, co chciałem wam pokazać już od bardzo dawna, ale w związku z tym, że zawsze było tempo i tak dalej, a nie taki troszeczkę luźniejszy film jak tutaj, no to nie było na to po prostu miejsca. Chcę wam to pokazać ze względu na to, że Ecumaster to jest firma, która urodziła się w Polsce w 100%. Jest to firma, która naprawdę wojuje na światowym rynku, a nie tylko i wyłącznie na polskim. Zatrudnia masę bardzo mądrych głów, samych Polaków, zarówno od strony programistycznej, jak i tej technicznej. No i moi kochani, chciałbym wam pokazać to, że naprawdę mamy w Polsce firmę, za którą nie ma co się wstydzić, a wręcz przeciwnie, można być dumnym. To, jak wygląda ich linia produkcyjna,
Berlina, jakie tam są maszyny, jak to wszystko tam działa, jak to jest zbudowane, jak to jest zautomatyzowane, jak to wszystko jest sterylnie czyste, jaka tam jest technologia w tym wszystkim, która naprawdę daje Ecomasterowi jako polskiej firmy miejsce w czołówce, jeżeli chodzi o komputery do sterowania silnikiem. Ilu ludzi to zatrudnia, ilu ludzi taką delikatną, drobną robotę przy tym wszystkim wykonuje, to naprawdę jest godne uwagi. I nigdy nie było miejsca za bardzo, żeby wam to pokazać, ale uważam, że takie technikalia dookoła motoryzacyjne, dookoła takiej skomplikowanej dziedziny jak to, że no nie wiem, wyobraźcie sobie, że ten komputer steruje tym, jak często jest wtryskiwane paliwo i jak silnik dostaje iskrę. Zauważcie, jak te czujniki, które przy tym wszystkim działają, one muszą być poje... że są w stanie na przykład czytać, że wirnik turbosprężarki kręci się 100 tysięcy razy na minutę. 100 tysięcy razy na minutę kręci się wirnik turbiny, czajcie to? Kiedyś liczyłem dla was, ile razy następuje wybuch mieszanki w silniku. Moi kochani, będziemy pierdalać pieniądze na to, na co tygryski lubią najbardziej, a mianowicie na... paliwo. I te komputery, które wychodzą spod polskich rączek, nie gdzieś z Chin, nie z Ameryki, nie z Japonii, tylko u nas w Krakowie jest firma. Uważam, że to jest naprawdę zajebista rzecz, o której warto powiedzieć. No i teraz była na to przestrzeń, więc zwyczajnie wam o tym opowiedziałem. My natomiast do firmy pojechaliśmy, bo do Supry został wstawiony nowy komputer, jakby nowszej generacji. I daje on bardzo fajne możliwości, nawet nie tyle jeżeli chodzi o moc, no bo to po pierwsze, ale to jest raczej takie oczywiste i tej mocy było wystarczająco w Suprze. Natomiast daje dużo możliwości, jeżeli chodzi o bawienie się odcinką i jeżeli chodzi o bawienie się świeczką z wydechu. No i na takie testy właśnie pojechaliśmy, ze względu na to, że my akurat świeczkę z wydechu to bardzo szanujemy. Natomiast wtoreczek w Toruniu wcale się jeszcze nie skończył. Jak widzicie, ta aktywność u nas niejednokrotnie jednego dnia skupia się na trzech różnych tematach, a powiem wam jako ciekawostkę, że bardzo często jednego dnia nagrywamy trzy różne filmy. I to jest jakby interesujące pod tym względem, że często rano nagrywasz film, którego jest końcówka, na przykład w południe nagrywasz rozpoczęcie do jakiegoś filmu, który wyjdzie dopiero za 2 miesiące, a po południu nagrywasz film w zupełnie innym momencie. I te filmy też często mają bardzo różne okoliczności, na przykład w jednym się nam coś zepsuło, więc jakby atmosfera jest dość ciężka, w drugim dzieje się coś śmiesznego, no więc jakby śmiejemy się i bawimy się tym, co się dzieje, a na przykład w trzecim dzieje się coś jeszcze innego, coś na przykład przygnębiającego i znowu jest taka sinusoida emocji, która panuje. Natomiast dzisiaj nie mamy trzech filmów do kręcenia. Dzisiaj ten trzeci temat to jest taki temat organizacyjny i temat realizacyjny, bo ja, moi kochani, nie mam żadnego menadżera. Bardzo wiele ludzi w to nie wierzy, ale u mnie nie występuje żaden menadżer. Wszystkie projekty od A do Z to są jakby projekty kontrolowane w 100% przez nas wewnętrznie. No i pojechaliśmy, moi kochani, do Stalowej Woli. Wielu z was swoją drogą gdzieś już słyszało tę nazwę. Ponieważ, uwaga, z przyjemnością po raz pierwszy pokazuję wam fabrykę, w której będzie rozlewany dołus. I to jest, moi kochani, nie byle jaka fabryka, to jest nie byle jaka linia produkcyjna, to są zdecydowanie nie byle jakie ilości i to jest zdecydowanie nie byle jaka dystrybucja, ponieważ w dniu premiery dołza stąd wyjedzie 90 ciężarówek wypełnionych naszymi produktami. Natomiast my pojechaliśmy do fabryki, do Stalowej Woli, żeby usiąść w laboratorium i żeby dopracować od A do Z te ostatnie 10% smaku, którego nam brakowało. Tutaj, słuchajcie, decyduje się o dosłownie najmniejszym ziarenku cukru, który będzie się znajdywał w napoju, albo na przykład się nie będzie znajdywał. Aromaty, wybieranie poziomu tego, jak bardzo napój ma być gazowany, jaką ma pozostawiać taką nutkę smaku w ustach po tym, jak się go napije i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby jest to temat na pozór taki laboratoryjny, ale z drugiej strony jest bardzo oczywisty. Musieliśmy podjąć wszystkie decyzje tak, żeby produkt, który niedługo będzie miał dla was premierę, smakował tak, jakbyśmy chcieli, żeby smakował. Wewnątrz w fabryce spędziliśmy w okolicach 4 godzin i tutaj stała się rzecz, na którą też warto zwrócić uwagę, a mianowicie stał Rolls gdzieś w okolicy Szlabanu, ale to jest totalnie boczna ulica.
uliczka. Zebrała się tam masa z was. Zobaczyliście Rollsa, telefon. Poczta pantoflowa i pół stalowej woli stało normalnie pod bramą. Niestety z każdym sobie nie dałem rady zrobić foty. Natomiast z każdym zdecydowanie piąteczka. I żeby zamienić chociaż kilka słów, no bo to naprawdę jest dość niesamowite, że wielu z was potrafi czekać godzinę, dwie, trzy, żeby tylko zbić piątkę, zrobić zdjęcie Rollsa, nagrać go jak wyjeżdża i tak dalej, i tak dalej. Także dziękuję wam pięknie za to, że jesteście aż tak zaangażowaną grupą odbiorców. No jest to zajebiste, że my po prostu z radością robimy materiały, które wam się tak podobają, że jesteście aż tak zaangażowani. Natomiast wtoreczek dobiega nam już końca, no i przed nami środa, a każdy doskonale wie, że środa to dzień. Spokojnie, panowie, środa to dzień Aventadoru. Środa, dzień Aventadora. Przechodząc do tematu, rzeczywiście jest piękna, deszczowa, paskudna środa. Natomiast chcę wam coś pokazać na starcie. Rzeczywiście zaraz będzie Aventador, to jest w ogóle... No zresztą zaraz wam opowiem, co wam będę gadał. Natomiast garaż u mnie na chacie, to jest chata, którą mam już, moi kochani, w swoim posiadaniu od roku. Właściwie nawet ponad roku. Remont robimy akurat. Ale cały czas coś remontowaliśmy, zmienialiśmy i tak dalej. Przebudowywaliśmy na przykład cały garaż i w tym momencie, jak się otwiera ta brama i te latające, zobaczcie, paski u góry. I teraz najfajniejszy element tutaj, w tym garażu, to jest to, że on się teraz zaświeci na zielono i na sam koniec, jak już mamy oznaczenie, że możemy wjeżdżać, to się cały zaświeca taką ramką i to będzie zajebiście pasować do Cyberwinga, który jest montowany na przykład w GTR. Natomiast drugi garaż, tutaj akurat ten LED nie działa, bo firma, która go montowała, coś spierdoliła już chyba piąty raz pod rząd. Na razie nie będę mówił, co to za firma, ale jak się nie weźmie za robotę porządnie, to powiem. No, w każdym razie tutaj już nie ma tego LEDa, on zaraz niby będzie naprawiony, ale kij z tym. W każdym razie jest, moi kochani, duo, które jest spełnieniem moich marzeń motoryzacyjnych. No i mamy tutaj Huracana w połączeniu z R34 GTR-em. No i to, jak to wygląda w tym garażu, to jest niesamowicie piękne i niesamowicie cieszące mi japę. Nigdy wcześniej tego garażu wam nie pokazywałem, a sporo pracy kosztowało, żeby ten garaż tak ładnie wyglądał w środku. I zobaczcie na przykład to. Oprócz tego oświetlenia, że to jest takie bajeranckie, moje dzikie węże i że będzie tutaj można zawsze fajnie nagrać dla was wstęp, to jest ta ściana. I to jest ściana wspomnień, która zawiera najlepsze zdjęcia z ostatnich lat tworzenia tego kanału. Są tutaj zdjęcia z wyjazdów, są tutaj zdjęcia z ziomkami, są tutaj zdjęcia driftowozów, samochodów poprzerabianych, jakichś najdziwniejszych akcji i tak dalej, i tak dalej. Więc powiem wam szczerze, że jestem zajebiście zadowolony z tej ściany i mam nadzieję, że przez następne lata tworzenia tego kanału cała ściana urośnie jeszcze bardziej, że się będziemy rozwijać na kolejne ściany i te zdjęcia będą tutaj coraz grubsze. Także chciałem wam to wszystko pokazać z racji tego, że mamy taki troszeczkę luźniejszy odcinek, no i jest czas na to, żeby to normalnie tutaj wstawić, pochwalić się tym, pokazać wam, jaki jest jakby progres trzymania samochodów i tak dalej, i tak dalej. No i że w lecie to będzie wszystko zajebiście wyglądać i tworzyć dla was po prostu zajebisty content na Instagrama, na YouTube'a, na TikToka i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem wracając do tematu głównego, dzisiaj środa to dzień Aventadora i rzeczywiście Aventador, który wcześniej należał do marki Legal Knight, czyli ten Aventador, którego możecie kojarzyć z nagrań z Pragi, ten, którym byliśmy w towarzystwie myśliwców F-16 w bazie wojskowej koło Poznania. On zmienił właściciela. Kto z was śledzi mnie na Instagramie, do którego w tym momencie nazwa u góry, zapraszam was bardzo serdecznie. Tam jest naprawdę was potężnie dużo, potężna grupa odbiorców i robimy tam zajebiste treści. No to kto mnie tam śledzi, ten wie, że ten Aventador zmienił właściciela, a w tym momencie przejdziemy do tematu, dlaczego zmienił, jak zmienił, jaki mamy na niego plan i co na chwilę obecną się z nim dzieje, a co będzie się działo już niedługo. Czułko. Aventador, ale nie taki zwykły Aventador, bo dla mnie można powiedzieć, że wyjątkowy. Jedną z rzeczy, które jakby uważam, że są fajną wartością dodaną do tego auta, to jest to, że kiedy ten samochód był składany, uważam, że to były bardzo fajne czasy w historii prowadzenia tego kanału. Uważam też, że to był taki troszeczkę przełomowy film na polskim YouTubie motoryzacyjnym, no bo jednak był to nowy Aventador, była to maskotka marki, którą tworzyliśmy i tak dalej, i tak dalej. Też bardzo dużo serca zostało w ten samochód wpakowane, między innymi mojego. Tam były przeboje dotyczące tego, że ten Liberty Walk nie pasował. No, były ogólnie jazdy z tym, jak to wygląda, jaki jest aspekt wizualny. Naprawdę bardzo dużo pracy, żeby ten cały pakiet doprowadzić do stanu idealnego. Później do tego auta zostało dołożony jeszcze pakiet karbonowy, który naprawdę bardzo obszerny, bardzo ładnie wykonany. No i dodaje temu samochodowi też takiego vibe'u, że jest to naprawdę porządnie złożony projekt. Ten samochód ma również bardzo symboliczny przebieg, bo w okolicy 4000. No i jest dla mnie taką cząstką tworzenia tego kanału,
jak tylko dowiedziałem się, że jest on na sprzedaż, no to długo się nie zastanawiałem, wziąłem go. On został już kupiony naprawdę kilka miesięcy temu, natomiast w natłoku tego wszystkiego, co się działo na kanale, w natłoku też dużej ilości spraw prywatnych, które musieliśmy po całej akcji 7 aut nadrobić, żeby nie mieć żadnych zaległości, nie było czasu wam tego przedstawić, także za moment go zobaczycie, a właściwie to już teraz. No i w tym oto jakże niepozornym garażu, koło tej oto jakże pozornej betoniarki jest samochód. I ten garaż mogliście już kiedyś widzieć, albowiem dokładnie tutaj, w tym garażu, był robiony również Huracan Liberty Walk, jeżeli chodzi o tematy zawieszeniowe. Albowiem tutaj urzęduje ten oto jegomość, czyli Czesław. Witamy bardzo serdecznie. I Czesław jest gościem, który zajmuje się airride'em na co dzień. I Czesław jest gościem, który przyjął nam po prostu Aventadora na serwis. A dla was w tym momencie witamy go bardzo serdecznie w wersji już czarnej, już bez okleiny i w wersji wykupiście groźnej. Czesław, są chyba dwa Lambo w Polsce na airride'zie. Zgadnij, zobaczyję, tak? I ty robiłeś obydwa. I w ogóle case Aventadora na Liberty Walku. Na tym, na Liberty Walku to jest jedno. Ale na airride'zie to jest pojeba, co? Trzeba być odważny. No, zajebiście on wygląda w ogóle. A co ci bardziej siedzi? Huracan czy Aventador? Oczywiście, że Aventador. Nie? Aventador ci bardziej siedzi? No, bo nie jeździłeś za dużo i nie wiesz o jednosprzęgłówce, k***wa, która w tym samochodzie jest największą zmorą tego auta. Jak my stąd wyjedziemy? Spokojnie. Wyjedziemy stąd? Bez problemu. A jak podniesiemy? Nie, czy nie, on jest opuszczony teraz na maksa, nie? No tak, no zauważyłem, że jest delikatnie jest opuszczony. Tu jest, chłopie, zdrowy rozsądek jest opuszczony przede wszystkim. I co, zrobiłeś cały serwisik i co jeszcze ciekawego? Poukładana instalacja, zmieniony sposób sterowania z czujników wysokości na czujniki ciśnienia. No. Teraz już nic nie będzie uciekało, cały czas auto będzie stało na jednej wysokości, bez znaczenia gdzie, jak, w jaki sposób będzie podniesione. Czyli powinien się mniej jak ponton prowadzić, tak? Powinien. Straszną bolączką tego auta wcześniej, jak byliśmy we Włoszech na wyjeździe, było to, że to auto w zakrętach prowadziło się jak totalny ponton. W ogóle się nie słuchało, wyjeżdżało na zewnętrzną zakrętu, cały czas go wypluwało. Było bardzo niepewne przy wyższych prędkościach. Teraz po tej zmianie powinno być lepiej. Powinno. Miejmy nadzieję. Zajebiście. K***a, fajnie wygląda. Ty, ale odjebałem. Nie wziąłem tablic do domu. Ja pier... Nie wierzę. Kurwa, leżą na prawym fotelu M3. Wczoraj je specjalnie brałem z garażu, żeby nie zapomnieć dzisiaj. Co ty myślisz, czy się będziemy rzucać w oczy? Musimy dymać po tablicy. Z Kamieliny. Nie oglądałeś Finansza i Ferba? Kamieliny. Nie opuszczaj! Wiem, że mam nie opuszczać. Mam pilocika i słuchajcie, tryb numer jeden to jest tryb najbardziej gleba, samochód leży. To jest taki tryb mocno eventowy, nie da się wtedy skręcać ani jeździć. Przytrzymuję dwójkę, samochód się podnosi, to jest tryb do jazdy, w którym można skręcać, ale i tak jest naprawdę bardzo nisko. I trójka to jest ten tryb, który mamy w tym momencie, to jest tryb do wjeżdżania na lawetę. On i tak jest kurwa naprawdę bardzo nisko, natomiast najwyżej jak się da. I z panelu takiego pilocika możemy sobie sterować tym, jak wysoko mamy Aventadora. Powiem wam, że zapomniałem już jak to brzmi, że to ryja niemiłosiernie. Czekaj, wrzucę na N-kę. I wszyscy sąsiedzi w tym momencie dowiedzieli się, że tutaj w tym skromnym garażyku był właśnie robiony Aventador z V12. Powiem wam, że dawno nie siedziałem w ogóle w Aventadorze i dawno w ogóle nie siedziałem przede wszystkim w tym Aventadorze. Kurwa, to będzie robić taki pogrom na ulicy, że ja sobie jeszcze tak do końca sprawy nie zdaję. A jak wyjedziemy tym wieczorem i to odpali flarę z tego wydechu, który... To myślę, że kurwa przejmujemy YouTube'y. A few moments later. Powiem tak, są korki, akurat nic dziwnego, bo jesteśmy w Krakowie i są godziny szczytu, więc jakoś mnie to nie dziwi. Natomiast większy problem jest w tym miejscu. I też niemały problem w tym wszystkim to to, że najbliższa stacja paliw jest za 6 km, z czego ze 3 km są tego korka. Czy dojedziemy, czy też nie, nie wiem. Natomiast jest to swego rodzaju nutka niepewności, czy jednopasmową zakorkowaną drogę zablokuje Aventador w Liberty Walku. Może pod sklepem? Mięso wędlina? Zaraz się dowiemy.
Natomiast z rzeczy, których oczywiście jestem pewien, byłem przekonany i bronić będę aż po grób, wciąż jest to jednosprzęgłowy Aventador, czyli konstrukcja sprzed 14 lat chyba. Teraz w Revuelto to dopiero jakby następuje zmianie jakiejkolwiek. To jest samochód, którym wciąż nie da się jeździć w korkach, nie da się nim płynnie ruszać. Jest mega słaby, jeżeli chodzi o jakąś jazdę w zakrętach, bo jak tylko przepnie bieg, to w zakręcie jest w stanie postawić cię bokiem. Oczywiście na torze to coś innego, tam mamy wysokie prędkości i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jest to archaiczna buda, która wciąż zajebiście pięknie wygląda i która wciąż ma podnoszone drzwi do góry i V12 za plecami. Natomiast w tym wszystkim jest to wciąż niezmiennie ta sama buda, która ma na przykład wyświetlacz jak z Audi A6, nie wiem, z 2010 roku. No jest tragedia. W Huracanie kierunkowskazy mamy jako przyciski, to jest bardzo fajne rozwiązanie. Tutaj mamy normalnie taką wajchę, zobaczcie to, no to nie jest fajne jakby. W modelu teoretycznie niższym, no bo w Huracanie mamy tutaj zajebiste przyciski, a tutaj mamy wajchę. Następna wajcha tutaj od wycieraczek, no średnio to się tutaj prezentuje, natomiast w Huracanie mamy to znowu na kierownicy. No więc tak opowiadać można by było bez końca, natomiast nie psioczmy, bo wciąż jest to zajebiście zajebisty Aventador, który ma niewiarygodnie dużo plusów. Natomiast na chwilę obecną musimy się skupić na tym. Jest go coraz mniej. A korek wcale się nie zmniejsza. Do tego ruszyć auto pod górkę ciężej, więc kurwa spodziewam się fajerwerku. Siemano. O, przepraszam. Mission complete. Udało się nam dojechać. Siemano, mordeczki. Co ty tu robisz, kurwa, w łabakach? Wariacie. Ja w łabakach na Bolcie jeszcze. Nie jest, kurwa, pogoda na łabaki. Pracujemy ciężko. A jeździsz na taryfie? No, tam stoi jeden. A, bardzo dobrze, Żółwiol, ja też jeździłem. Tak? No, jeździłem. Piątki, soboty, niedzielę. Jeździłem mniej, żeby nie jeździć tyle razy w tygodniu, ale jeździłem z samego początku i dobrze się zarabiało. Jeździłem po 18 godzin, żeby tylko 3 dni jeździć. Teraz jest taka lipa, że to jest szkoda gadać. Kurwa, ale se siedzisz w łabaczkach, no, chłopie. Ma być łabaczka. Ciepełko, no i zajebiście. Takim na ten. No, ale gaz trzeba włożyć. No, trzeba włożyć. Gazu to nie ma jazdy. Bez paliwa też nie ma, więc idealnie. A ty co czaj są ten? Jak jedziesz za, to co ludzie? Nie, no ludzie to się obracają, fest, kurwa, najpierw jest takie, wiesz. I wiesz, wszyscy telefony, kurde, co się dzieje. Przecież jak był korek z przeciwka, to się ludzie zatrzymywali, był odstęp 10 metrów, każdy sobie popatrzył, zatrzymał się, a dobra, jedziemy dalej, nie? O. Korek z przeciwka. Ciekawy sprzęt, ze względu na to, że strasznie zwraca uwagę. Jest pieruńsko szeroki, pieruńsko ostre ma te... Pieruńsko, jak to w ogóle brzmi tak dziadkowo. W każdym razie strasznie ma te ostre takie linie. Nietypowy samochód, zdecydowanie jakby nie do zobaczenia. Jest to jedyny Aventador w Liberty Walku w Polsce, jeden z nielicznych w Europie. Więc nic dziwnego, że zwraca sprzęcior uwagę. Co tam, mordo? Syta jest szmata. Ale żeś to określił tak, a powiem ci poetycko. No ale jest syto, no nie da się nic dodać, nic ująć. No. Chyba z dupy strony najfajniej robi, wiesz? No, bardzo poetycko ziomal to ujął. Syta jest szmata, podoba mi się to określenie. I co, dupa czy przód? Całość. No i dobra. Mi się akurat dupa bardziej podoba. Ten kadr, coś takiego, o tutaj, to skrzydło, to poszerzenie, nie no kurwa. Można by gadać o tym, że ten środek jest archaiczny, że wyświetlacz jest stary i tak dalej, ale ten samochód to jest killer fest, naprawdę, to nie jest byle jaki sprzęt, kurwa. Zatankowane, więc bezpieczni jesteśmy. Lecimy dalej, ale dalej w temacie AWK. Czymże byłoby to wszystko, gdyby nie... No właśnie, hasło przyprawiające o gęsią skórkę. Żarcik, myjnia. Po prostu klasyczna, bezdotykówka, ale w naszym stylu. Czy to napierdala z wydechu, ten o Jacob the Wrapper, patrzcie go.
Napierdacznie! No nie słyszałem, bo zatkałem uszy. No i potrzebowałem tylko słów uznania tego oto człowieka. Słuchajcie, przyjechaliśmy na naszą siedzibę, bazę operacyjną tymczasową. Dopóki nie powstanie budynek ten główny, ten o, no to urzędujemy sobie tutaj. I tutaj urzęduje sobie również Golkowicki Ham. Słuchajcie, gdzie mamy fotel awentadorowy? Pokażę wam coś. Ze względu na to, że jak drzwi do tej fury otworzymy do góry, no to pojawia się nam, zobaczcie, ten fotel. I to jest seryjny, taki standardowy fotel eskowy, niesportowy. No i on bardzo średnio mi się podoba, ale czekajcie, zdejmijmy dach. Okej. Okay. A najpierw pasażer, czy najpierw kierowca? Wie, bo to też było w instrukcji obsługi. Zaraz się dowiemy, które najpierw. Najpierw kierowca na przyszłość. Też jest spoko. Jakbyś się kusił z pasażerem, czy chcesz szyberdach, czy nie, to jedziesz tak. O, można, no. O, jest. No i teraz wam się pojawił ten fotel, który widzicie. No, on wygląda zdecydowanie tak se. A jak już mamy... Jak się nazywają, te roadstery? Roadstery. Roadstery, bo są spidery, targi, roadstery, kabriolety, kurwa, wszystko naraz. To zobaczcie to. Koniec żartów. Fotele z SVJ-y. Lamborghini, włoska flaga, tutaj indywidualnie wyszyty ten podtupek, nawiązanie do Lamborghini i uwaga, bo to nie wszystko, hop, całe plecy wykonane z forged carbonu i uwaga, bo to jeszcze nie wszystko, Liberty Walk, LBWK, designed by Buddha, całe wykonane z Alcantary i wyszyte białą nicią. I teraz, aż by mnie kusiło, żeby go tam tak na chama chociaż górą wsadzić. Han nie podziela mojego optymizmu. Ty, no jak go dam do tyłu, to może się udać, nie? Tam, kurwa, hopie. Miejsca. Co prawda jest delikatnie wyżej niż oryginał, ale macie już taką wersję demo, tak? Zobaczcie, jak to teraz będzie wyglądać. Jak wymienimy ten zwykły, taki awentadorowy, no jednak taki troszeczkę już pachnący starością tapczan na nowiuteńkie fotele SVJ-owe. Będzie zajebiście. Natomiast, co w tym wszystkim jest najważniejsze? Han co prawda wygląda niewyjściowo, ale najbardziej niewyjściowo lubimy go dojeżdżać. Tutaj widzicie GTR-a, miętowo-biało-czarnego, a na Aventadorze widzicie blachy 0007. I teraz, gdybyśmy tego wszystkiego mieli mało, poczekajcie, stój. Dobra, trzymam kadr na Hana. Tak. Od czego są te, bo się pogubiłem? Od Getra. A to są od Getra. A gdzie są od twojego Yarisa? W Yarisie, bo pojechał na mycie i... Dobra, to jeszcze oprócz... A ty jakie masz w Yarisie? K4. A, to jeszcze oprócz tego w Yarisie będzie K4-7. No i te siódemki nie są w tym wszystkim, moi kochani, przypadkowe, albowiem w tym filmie dostajecie całkiem sporo nowości, całkiem sporo informacji, ale załóżmy, że to jest po prostu materiał, w którym możemy wam o wszystkim powiedzieć od A do Z, o czym zwykle nie mamy czasu wam mówić. Han składa sobie Yarisa z pandemem, z sekwą, z zajebistymi felgami, na standalone komputerze, więc będzie miał normalnie Yarisa za LS-em. To wszystko idzie do marki Seven, albowiem wspólnie z Hanem będziemy mieli dla was, moi kochani, kosmetyki samochodowe. Kiedy? Zdradzamy? No normalnie, a czemu nie? Tak, to 1 czerwca. Tak jest, 1 czerwca będzie dla was lunch Seven, które we współpracy z tym oto człowiekiem, czyli taki deal łączony, Han x Buddha, wypuszczamy dla was 7 kosmetyków samochodowych, później wypuszczamy dla was 7 kolejnych produktów i później 7 kolejnych produktów i w efekcie końcowym będziemy mieli 7. Czyli tak jest tu. Dokładnie tak. Więc już wiecie, do czego jest tam Aventador. Tych samochodów będzie znacznie więcej. No i jeszcze jedna niespodzianka, jak już przy tym wszystkim jesteśmy, jest taka, że targa, której wycinaliśmy dach, czyli nowa Toyota Supra targa z Liberty Walkiem, również będzie w Seven. I Seven będzie miało samochody tylko i wyłącznie z pakietami poszerzeń. Wszystkie samochody, jakie będą we flocie Seven, które będziecie mogli widzieć na eventach, które będziecie mogli zobaczyć, na których będziemy robić materiały, wideo i tak dalej, to będą tylko i wyłącznie samochody z bodykitami, nie będzie tam żadnego seryjnego auta. Więc Han właśnie został oficjalnie moim wspólnikiem. No, kurwa. I Kobelo, no to się właśnie dowiedzieliście. A propos rzeczy, których się możecie dowiadywać, przekażę ci blachę, bo pójdę dalej. Bo my lecimy takim longiem, to jest po prostu taki materiał, który każdy fan kanału powinien obejrzeć od A do Z, ze względu na to, że pada tutaj więcej informacji niż niejednokrotnie przez pół roku. Też zajebiście pokazuje wam to, backstage tego, ile rzeczy dzieje się naraz. Zauważcie, że jest dopiero środa, a Koenigsegga zamówimy dopiero jutro. What? W każdym razie przechodząc dalej, tutaj mamy mechanikę, która nam się delikatnie rozbudowała. Jest cały skład, prawda, zarządzający tym przybytkiem. U góry jest niuk, pod spodem jest smerf na serwisie. Ta mechanika wcześniej wyglądała zupełnie inaczej. No zresztą pokażę wam, jak wyglądała ta hala, zanim tutaj zaczęliśmy robić.
Natomiast tutaj to wszystko zostało odrestaurowane, odremontowane. Zostało w to włożone przede wszystkim masę pieniędzy. Natomiast przechodząc do tematów aktualnych i tak dalej, powiedziałem wam, że jeżeli nam się uda za czasu trwania tego materiału ustalić, co się stało ze skrzynią w S15 w Monalizie na samym początku tego filmu, to wam o tym opowiem. I to jest skrzynia z Monalizy, a to są trybka w Monalizie. Wypierdoliło się i to srogo. Nie wiem jakim cudem, bo kopa dostała na trzecim biegu, a przemieliło który bieg? Chodzi na to, że piąty. No i ten wałek zdawczy opuścił czat. On nie powinien tak wyglądać. Zobaczcie, przemieliło nam skrzynię w S15 całkowicie do zera. I oprócz tego pękła jeszcze obudowa. Słuchajcie, Saigon w środku i wyjebanie tej skrzyni było takie, że to nie jest ten. A ona jest na dole. A, zrobiłeś sobie stojak, kurwa. Ze skrzyni Quaifa, no i dobra. Tu jest kurwa bogactwo, tu się robi stojaki ze skrzyni Quaifa. Zobaczcie, chodźcie tu bliżej. I to jest, moi kochani, aluminiowa obudowa. Zobaczcie, jakie zniszczenia musiały zajść w środku, że aż pękła obudowa, która jest takiej grubości, grubości właściwie mojego palca wskazującego. I pękła nam po obu ze stron, więc destrukcja w środku musiała być potężna. Obiecałem wam, że wam to pokażę, jeżeli ustalimy to za czasu trwania tego materiału. Bo właściwie w ciągu ostatnich 3 minut tego filmu wjechaliśmy na halę i powiedziałem wam o tylu rzeczach naraz, że wiecie już, że 2024 rok to czas, w którym macie na co czekać. A tymczasem lecimy dalej. Czwartek, czwarteczek, czwartunio, czwartens. Nazwać by go można na 1000 różnych sposobów. Natomiast definitywnie i niezaprzeczalnie jest to jeden z najważniejszych motoryzacyjnie dni w mojej jakże krótkiej historii. Czwartek to również dzień, który pewnie wielu z was tytułem i miniaturą na ten materiał przyciągnął. I to nie jest żaden clickbait, to nie jest żaden fake. My naprawdę w ten czwartek zamówimy dzisiaj Koenigsegga. Natomiast krótkim tytułem wstępu, bo to wszystko nie jest takie proste, jak mogłoby się wydawać. Zacznijmy od tego, że zakup takiego samochodu nie wygląda, wcale nie wygląda tak, jak wielu osobom się wydaje, czyli witam, cześć, kurwa, nogą otwieram drzwi do salonu, cześć, jak czapka, jestem Kamil, przystojniak Labuda, a dzisiaj kupimy sobie Koenigsegga, wszyscy na ziemię, kurwa, jestem zajebisty. To wcale tak nie wygląda, nawet gdyby tak wyglądało, to i tak byśmy tego tak nie zrobili. Natomiast tych samochodów wychodzi tylko i wyłącznie 125 sztuk na cały świat, a wierzcie mi, że chętnych osób jest zdecydowanie więcej. I tutaj trwają negocjacje, rozmowy, też dealer musi mieć pewność, komu taki samochód sprzedaje i co najważniejsze, dealer musi mieć pewność, że taki samochód nie trafi na resell, bo to jest jakby takie najbardziej restrykcyjne, że ja nie mogę tego samochodu sobie kupić, odebrać i nówkę wstawić gdzieś na sprzedaż, bo to jest od razu blacklista. Więc pomijając już cały case tego, że ostatnie miesiące to były rozmowy, negocjacje i tak dalej, to dobra, to już przeszliśmy. Natomiast kolejny temat, dość ciężki do zrealizowania, to jest to, że pojechać sobie do Szwecji, do fabryki, żeby nagrać taką konfigurację, przedstawić firmę i tak dalej, to nie jest taka prosta sprawa. Jeszcze pojechać samemu sobie to nagrać telefonem, to jeszcze, ale pojechać na dwóch operatorów, temat dźwięku, temat zdjęć i tak dalej, to już się robi całkiem spora ekipa. I tutaj trzeba się bardzo restrykcyjnie dostosować do tego, co zostało nam zaproponowane. Czyli to nie wygląda tak, że my sobie mówimy, a wiecie co, no my nie będziemy jednak w czwartek, my będziemy jednak w poniedziałek, bo nam średnio pasuje. Spoko, tak można robić, jeżeli chcesz iść do dealera i skonfigurować sobie ten samochód gdzieś tam tutaj w Polsce, na przykład albo w Niemczech, czy coś takiego, nie? Natomiast jeżeli my chcemy działać w ten sposób, żeby wam to wszystko przedstawić, żebyście ten dzień przeżyli po prostu razem z nami, wspólnie, żebyście zobaczyli,
zobaczyli krok po kroku, jak to wygląda, no to musimy się dostosować. I na przykład dzisiaj w czwartek tutaj nie mogliśmy powiedzieć, słuchajcie, my będziemy w środę ze względu na to, że w czwartek nic do was nie lata. No nie, my musieliśmy się dostosować do terminu, w którym przede wszystkim jest slot na to, żebyśmy przyjechali, oraz po drugie, bo dla mnie bardzo istotne, dzień, w którym Christian von Koenigsegg będzie w fabryce, żebym mógł wam tego gościa przedstawić, bo to również w tym filmie. No i idąc w parze z tym, że kręcimy weekly vloga, to nie mogliśmy tam jechać samochodem, no bo jechalibyśmy całą środę, spędzilibyśmy tam tylko i wyłącznie czwartek i wracalibyśmy później cały piątek. No to co ja bym wam przedstawił przez dwa brakujące dni? Problem był również taki, że żeby polecieć tam dzisiaj, to zrobiłaby się nam z tego wyprawa praktycznie jak do Stanów Zjednoczonych, ponieważ z przesiadkami i oczekiwaniem na międzylądowaniu wyszłaby nam ta podróż praktycznie 17 godzin. Co za tym idzie, żeby zrealizować dla was czwartkowy fragment, czyli ten, który rozpoczyna się dla was już teraz, musieliśmy wynająć prywatny odrzutowiec, aby na to jakże zajebiste wydarzenie dotrzeć na czas i nie przerywać weekly vloga, którego k***wa w jakimś absurdalnym w ogóle stylu i z absurdalną ilością rzeczy wrzucamy dla was na kanał i właściwie zamiast zrobić z tego z 5 różnych filmów, pizgamy to tylko i wyłącznie w jeden, żeby poprzeczka nieustannie szła cały czas do góry. Więc macie już ten krótki wstęp tłumaczący czwartek. My wstaliśmy dzisiaj wcześnie, godzina 7 rano i kierujemy się na najbliższe możliwe lotnisko, aby wsiąść w samolot, skonfigurować i obrócić jednego dnia, nie zaburzając tym samym weekly vloga. Przyspiesza to k***a, pan jest w szoku, bo k***a to leci, chujowie. Wziąłeś te majty na zmianę? Nie, właśnie gadaliśmy z sobą, że nie. K***a się to przechyla, to nie są wysokości stworzone dla ludzi. Ej, I got the recipe, never gonna let any op get the best of me. Thought it was distance, but haters is next to me. Talk to the spirit, you know I've been heavenly. Company definitely show your trajectory. This ain't a diss, cause I say it respectfully. It's time to eat up, bread like a speeder. Taking it deeper and that's how it better be. Fabrykę za oknem. Serio, normalnie jest czarny, wielki, piękny budynek z napisem Koenigsegg. Gdzie mają siedzibę na lotnisku. Co za sytuacja. I tutaj przybywam, bo wkradł się nam delikatny chaos, więc żebyście wszystko od A do Z skumali, żeby się w tym nie pogubić. Wylądowaliśmy i nie wiedzieliśmy, że fabryka Koenigsegga znajduje się właściwie za płotem pasa, na którym lądowaliśmy. Przyjechał po nas samochodzik, żeby przetransportować nas spod samolotu do fabryki. No i tutaj chcieliśmy zacząć kręcić jakby w taki naturalny sposób, jak zawsze kręcimy, czyli po prostu na żywioł wlecieć z kamerą. Ale ledwo wysiedliśmy z autka, zaczęli wszyscy się przedstawiać, to, tamto, sramto, nie wiedzieliśmy, kto jest kim. Też nie chcieliśmy nikogo urazić, że nagle zaczęliśmy po polsku gadać do kamery i olaliśmy ich przywitanie po angielsku, oni nic nie rozumieją. No trochę by to było takie nieeleganckie, więc przywitaliśmy się ze wszystkimi i teraz rozpoczynamy dla was wstęp już bezpośrednio pod siedzibą. Skąd wy wiedzieliście? Ty, właśnie żeśmy wylądowali pod siedzibą. Co jest k***a w ogóle? Po środku, mówię wam, przy samym lotnisku. I laska do mnie krzyczy, siema Buddha, zobaczcie, to jest siedziba k***a tutaj normalnie. Swoją drogą, przechodząc już jakby do tego z takim delikatnie mniejszym chaosem, jest to najpiękniejsza siedziba, jaką widziałem. To, co jest za moimi plecami, to jest naprawdę niesamowity budynek, niesamowity design tego miejsca. Bardzo miłe jest również to, że teraz nie widać, bo ona nie powiewa, ale mam nadzieję, że uda nam się złapać. Wywiesili również polską flagę. Bardzo miły gest w związku z tym, że przyjeżdża ktoś konfigurować z Polski, jest wrzucona polska flaga. Zajebista sprawa. Ale skąd wy wiecie, że my dzisiaj tutaj jesteśmy? Po pierwsze, cię tu obserwujemy, no. A po drugie, my tu pracujemy. Pracujecie w Koenigseggu? Tak, tak, tak. Angelika. Poważnie? Siema. Cześć. Pracujecie w Koenigseggu? Tak, akurat dzisiaj mamy wolne. Tak, akurat wrzuciliście wczoraj informację. Tak, ale to poczekajcie, bo to się robi się k***a niesamowita nie historia. Cześć, cześć. Co jest? My lecimy dalej. Nie, nie, poczekajcie, musimy no, pogadać. Cześć. A, da się to otworzyć? Żebyśmy nie gadali jak przez kratę. My nie możemy tu chodzić, musielibyśmy się... A, rozumiem, dobra, no. To pogadajmy przez kratę, bo właśnie mi rozjebał beret, nie? Wy pracujecie w Koenigseggu wszyscy? Ja też. To jest moja siostra. No. Ale ja pracuję, ale teraz jestem na macierzyńskim. Dobra, i ty też pracujesz w Koenigseggu tak. I ty? Tak. I wy tak, jesteście tak. Parą, czy nie? My tak, nowej tak. Sobie, i no. Pracujecie obydwoje w Koenigseggu? Tak, tak jest. Co wy robicie w tym Koenigseggu? Ja jestem na magazynie. No. Wybieram części. A jestem akurat kierownikiem jakości produkcji. No to jakość macie zajebistą. To jesteś dobrym kierownikiem, powiem ci chyba szczerze. Ale wy blurujcie, to nie musicie mnie wrzucać, także wiecie. Ale my chcemy, bo to jest... Ja nie wiedziałem, że ktokolwiek w Koenigseggu pracuje z Polski. Nawet napisałem do do was, ale macie pewnie milion, tak? Milion ja wiadomości. Też pisałam, jak ty zrobiłeś ankietę, że Koenigsegg czy Bugatti, ja od razu do ciebie napisałam, słuchaj, pracuję w Koenigseggu, zapraszam. Jedziecie, pewnie na tor jedziecie, tak? Przyjechaliśmy skonfigurować. Aha, skonfigurować.
Oh shit! Przyjechaliśmy jest to zamówić. Tak? Które? No dopiero konfigurację zrobić. Ale absolut? Ale... Czy... Nie no, ataka. Ataka? Okay. Jestem za absolutem. A ja za atakiem. Ale w ogóle jaki szok. Ja tam zaczynam, żeby zacząć nagrywać w ogóle i słyszę Budda i mówię, co jest kurwa w Szwecji? I patrzę, to jest totalnie randomowa sytuacja. W życiu nie wiedziałem, że w ogóle... A ile Polaków pracuje w Kiegzegu? Około 15 osób, może 20 już nawet. Także mamy już taką sporą grupkę. Wow! Nie wiedziałem, że w ogóle jakikolwiek Polak... A to ty, jakie ty jesteś na jakości czego? Silników, czy w ogóle jak wychodzi auto, Jakość produkcji. Także tak naprawdę mówię, cały nasz zespół pracy nad tym od początku do końca, jak samochód jest budowany, nad jakością dostawców również, także no dość taka... To ty masz, chłopie, tak interesującą robotę, że ja bym chciał z tobą wywiad przeprowadzić, bo dla Polaków to będzie mega interesujące. Ale nawet prywatnie, jeżeli moglibyśmy... Prywatnie to ja bym mógł cały dzień siedzieć i gadać, ale ja chcę tym ludziom trochę pokazać. Dobra, my lecimy dalej. Wybawcie się dobrze. Dobrego. Trzymajcie się. Dziękuję wam pięknie za... Pogoda mi dopisała, ale pewnie... A pani życzę udanego macierzyńskiego. To buziaczki. Wszystkiego dobrego. Ło, 20 Polaków pracujących w Kiegzegu. Ja się o tym dowiedziałem w tym momencie, teraz tutaj, czego kierownik jakości produkcji, czyli tego, jakie samochody tutaj wyjeżdżają, jest Polakiem. To jest niewiarygodne. Mówiłem wam, że my zawsze podczas robienia tych materiałów, zawsze, no bardzo często, mamy nieziemskiego farta. Może on też wynika delikatnie z tego, jaka jest już skala tego kanału, więc zajebiście, że tworzycie takie liczby, bo to trafia do coraz większej ilości ludzi i nagle okazuje się, że stoimy przy siedzibie, a zza bramy krzyczą do nas Polacy, bo nas rozpoznają. Dowiadujemy się zajebistych informacji, możemy to przekazywać wam. No i zasadniczo to tyle. Muszę troszeczkę ochłonąć. A przede mną zobaczcie z mojej perspektywy, jak to wygląda. Przed wielkim logotypem Kiegzega stoi on. Golkowicki Han. Zapraszam. Dobra, chodźcie do środka. Hello one more time. I didn't knew the 20 of Polish people are working here. Oh yeah, that's... Is it 20 or is it more? I guess it's more. Everyone knows, but only not me? Yeah. How many of people work in here? Just over 700. Okay, so it's not the small factory. No. Okay, over 700. Yeah. So you have to tell us where we can record and when we can't record. Yeah, right, yeah. I would say during the building process, we come back and then we see your car on the production line. So we can record, but only my car at the production line because we can't record the other customers. Exactly. Okay, now I understand everything. To jest troszeczkę to, o czym mówiłem wam w Dubaju, że niektórzy klienci, zwłaszcza tak specyficznych, tak drogich, tak luksusowych marek, mają takie podejście, że chcą, żeby ich konfiguracja pozostała w tajemnicy. I marka Koenigsegg nie godzi się na to, żeby na linii produkcyjnej jakiś twórca, czy ktokolwiek, kto zamawia dany samochód, nagrywał samochód innego klienta, ponieważ on nie będzie pytał, Koenigsegg nie będzie pytał tego klienta, czy on sobie życzy, żeby tego nagrywać, tylko z góry jest założone, że nie. I teraz tylko jeżeli mój samochód jest na linii produkcyjnej, ja mogę z tego tworzyć materiał wideo, bo to wtedy zależy ode mnie. Perfect. Okay. Więc idąc po kolei, tak żebyście wiedzieli, jak będzie wyglądał nasz dzisiejszy dzień w Szwecji, czyli czwartek. Rzeczywiście nie da się odmówić, jest to najpiękniejsza siedziba, w jakiej kiedykolwiek się znajdowałem. Przynajmniej dopóki nie powstanie ta nasza w Krakowie. Natomiast no, póki co ustalmy, że ta jest najpiękniejsza i że jest wyjątkowa. Natomiast jeżeli chodzi o ducha, który w tym momencie po mojej lewej stronie i ducha, który kojarzy się z Kiegzegiem, skąd on się wziął? Ledwo tutaj wszedłem i poprosiłem osoby odpowiedzialne za cały temat zamawiania, konfigurowania, oprowadzenia nas po tej siedzibie i tak dalej, żeby sypali nam jak najwięcej ciekawostek związanych z tą marką, abym mógł je wam wszystkim przekazać. I tak słuchajcie, jak powstał cały duszek Kiegzega. W 2002 roku 10 km stąd Christian von Kiegzeg miał swoją fabrykę, która spłonęła. Fabryka spłonęła, a Christian miał olbrzymie plany związane z tym, jak chce, żeby marka Kiegzeg urosła. No i zaczął szukać innych miejsc, zaczął szukać nowych lokalizacji,
gdzie mógłby otworzyć swoją siedzibę, swoją fabrykę, linię produkcyjną. Jedyne miejsce, które w tym obrębie mu pasowało, było dokładnie tutaj. I my znajdujemy się, tak jak już doskonale wiecie, koło lotniska, a w 2002 roku, kiedy był pożar, tutaj stacjonowały szwedzkie siły specjalne. Powietrzne szwedzkie siły specjalne, czyli po prostu wojsko. Mieli tutaj swoje myśliwce, mieli tutaj swoje maszyny, mieli tutaj swój poligon, mieli tutaj swoich pilotów. W związku z tym, że cały ten region tutaj w Szwecji jest bardzo znany z tego, że są tutaj olbrzymie i gęste mgły, to te samoloty najczęściej, zwłaszcza rano, było tylko i wyłącznie słychać, ale nie było ich widać. Zachowywały się więc jak duchy. I piloci zaczęli wszędzie przyklejać, zaczęli wrzucać na kaski, na kombinezony, na myśliwce te właśnie duchy. I kiedy Christian przejął te tereny i zaczął stawiać tutaj siedzibę Koenigsegga, to zauważył, że również w wielu miejscach ściany zostały otagowane tym duchem. I uznał, że idealnie będzie on odzwierciedlał ducha marki, która na dziś dzień spełnieniem motoryzacyjnych marzeń wielu freaków motoryzacyjnych, także moim spełnieniem marzeń, ze względu na to, że to, jak prezentuje się Koenigsegg na żywo, co ta marka sobą reprezentuje i to, jak te sprzęty wyglądają na żywo, to jest absolutnie niewyobrażalny poziom. I z przyjemnością rozpoczynamy na dobre, więc dzisiejszy fragment tego jakże skromnego weekly vloga i zamówimy Koenigsegga. Ale wszystko po kolei, bo w związku z tym, że nagrywamy tutaj dla was materiał, cały dzień został przygotowany tak, żebyśmy mogli pokazać wam jak najwięcej. Siedzę w samochodzie, który ma 2300 koni mechanicznych mocy. Jest spod marki Koenigsegga. Obrzydliwie szybki i mocno niedostępny. No jeszcze nikt go na drogach nie ma. Ale co najważniejsze, siedzę w tym samochodzie z tyłu. Siedzę w tym samochodzie z tyłu. 2300 koni, 800 koni z prądu i 1500 koni z 5-litrowej V8 na dwóch turbinach. Mam prawie 2 metry wzrostu, a nad głową mam jeszcze miejsce. Mam prawie 2 metry wzrostu, długie nogi i zobaczcie, ile jeszcze tutaj mam miejsca. Moi kochani, to naprawdę jest przełom. Jest to hipercar, który jest obrzydliwie szybkim sprzętem i tak jak powiedziałem, obrzydliwie niedostępnym, ponieważ zamawiać je można już od dłuższego czasu, ale pojawią się na drogach dopiero gdzieś w pierwszej połowie 2025 roku. I oprócz tego, że siedzę w zajebiście kubełkowym fotelu z tyłu i szczerze mówiąc, mógłbym tak jechać z Krakowa nad morze, to pokażę wam pewną ciekawostkę. Wysiada się już mniej, tak. No dobra, to tam. W tym się siedzi, a nie wysiada. Drzwi. Ja mam 190 wzrostu i zobaczcie, jak te otwarte drzwi są jeszcze ponad mną. 2 metry i 18 centymetrów mają te drzwi w momencie, w którym się otworzą. I pierwsze, co mi przyszło do głowy, jak widziałem ten samochód i zobaczyłem, jak wysokie są te drzwi, co z garażami podziemnymi? Przecież często jest garaż podziemny, który ma jakąś wentylację albo jakąś kanalizację idącą górą przy suficie i tego się nie będzie dało otworzyć. Otóż on ma czujniki i jak wyczuje, że nie ma 2 metry i 18 centymetrów jakby nad głową, czyli nad dachem samochodu, to na przykład otworzy drzwi tylko na tyle, a wciąż osoba, która będzie chciała wsiąść do tego samochodu bądź z niego wysiąść, będzie miała wystarczająco dużo miejsca. No, bajerów w tym sprzęcie jest naprawdę olbrzymio dużo, ale to chciałem wam pokazać bardziej jako ciekawostka w tym czwartkowym fragmencie tego vloga, albowiem dzisiejszą gwiazdą zdecydowanie będzie Jesko, a nie Gemera. Do Gemery pewnie jeszcze kiedyś wrócimy. Natomiast ja tych ciekawostek dla was przygotowałem znacznie więcej, bo znacznie więcej się dowiedziałem. Natomiast przyodziałem kurtkę i nie idzie za tym nic innego, jak to, że można się spodziewać, że będziemy wychodzić na zewnątrz. A na zewnątrz będziemy wychodzić, no, z niebyle powodu, albowiem tutaj stoi i czeka na nas. Hello! You are the guy who got the best job in the world. Yeah, thank you. I will agree with that. You are the test driver of Koenigsegg, yeah? Yeah, one of them. And you like drift? I heard it. For sure. You like it as well? I'm a driver also. Okay, then we'll do one drift again. Yay! No i moi kochani, na zewnątrz jeszcze wrócimy do tych ciekawostek, bo będzie wam o czym poopowiadać, ale na teraz, na godzinkę 13, mamy umówioną jazdę Jesko i to jest, powiem wam, pierwszy raz, kiedy ja w ogóle słyszę odpalone Jesko. Can we ref it a little bit? Yeah. Ja słyszałem, że jest grubo. Kurwa. Dobra, jest grubo, kurwa.
But it's louder than I thought. Definitely you can't drive it by the streets in Poland. Definitely. But we don't mind. Like 90% of our cars. You can drive it quietly as well. If you drive it like on low RPMs, no high loads, it's kind of fine. You will see inside the car as well. I'm not gonna drive it at low RPM. Zatem drzwi do jego fury otwierały się do góry, a te to się tak otwierają trochę do góry, a trochę nie do góry. Jak bardzo... No zresztą. Tam będę co chwilę powtarzał, jak bardzo to jest abstrakcyjne. No jest, zajebiście wspaniałe to jest. Zobaczcie, jak tu jest gigantyczny ten próg w ogóle wejścia. Jest to flaga Szwecji. I teraz, żeby wejść do tego auta, to jest, powiem wam, gimnastyka taka. Okopałem próg, przepraszam. Feeling jakby tego, co mnie otacza tu, zobaczcie, ja na razie siedzę na pasażerze, co może delikatnie wam już spoilerować, że za chwilę na pasażerze nie będę siedział i że to również w tym materiale. Natomiast sam case na przykład tego, zobaczcie, że siłowniki od drzwi, jaka to jest w ogóle technologia, zobaczcie, że to jest tutaj karbonem wykończone, zobaczcie, jakie to jest grube, zobaczcie, tu jest też logotyp Koenigsegga, zobaczcie, jaki tu jest ostry ten fragment tego monokoku. To wszystko, jak tu jest wykończone, jak to w ogóle tutaj wygląda, zobaczcie ten żyroskop tu, to jest moje pierwsze zderzenie takie, ja w ogóle pierwszy raz posadziłem swoje brudne, niegodne dupsko w jesko. Więc musicie mi też wybaczyć taką troszeczkę nieskładnie w tym wszystkim, bo po prostu k***wa jest to dla mnie f***ie emocjonujące, to jest dla mnie, nie? Nie wiem, jak tu się w ogóle drzwi zamyka. How to shut the doors? Okej. Got it. Yeah, great. It's my first time when I'm sitting in Jesko. I already bought it, but it's my first time. Okay. I'm excited. Safety first. For how long you are driving in Koenigsegg? I've been driving for like 7-8 years, so I've been in the company for 9. How old are you? I am 30, almost 31. 31? So this is the pre-production car, so this was the first car built on the production line. And what's the mileage of this car? Over 15,000 kilometers. Many part of it is at the truck, yeah? Yeah, this car we do mainly high load driving. We do calibration of launch control, crash control, all that kind of... Everything working perfect still. Yeah, I mean, that's, of course you do maintenance during the time. Sometimes you break parts as well when you really push it, and you try to find a limit of the car and the parts. But I would say most of them have been, would be car like it is. Okay, it's my first time in Koenigsegg also, because earlier I was a big fan of Pagani. Also Horacio making perfect job, but Jesko is one level upper than everything. I mean, it's design like Pagani or even better. The technology, it's 1600 horsepower, not 700 like in Pagani. Right, yeah, that's a quite big difference. Yeah, it's 1000 horses different. Yeah. I pierwszy metr pokonany w Jesko. Co prawda na pasażerze, natomiast nie dowierzam w to wszystko, jakby w ogóle, że to jest w ogóle fragment filmu, że my jesteśmy pewnie w jakimś półtora godzinnym materiale, że to wszystko jest tutaj dla was wrzucane, że wy to oglądacie, to powiem wam szczerze, że ja rzadko się zbieram na taką gadkę, że takie rzeczy gadam, ale normalnie jestem k***wa wzruszony. Cieszę się jak taki k***wa gnój, który od 12 roku życia jest zajawkowiczem motoryzacji, kocha to, co robi teraz i zdaje sobie sprawę, jak bardzo to wszystko jest cudem. I też mam nadzieję, że zarówno to, co dzieje się w tym filmie, jak i to, co dzieje się w filmie kinowym, który dla was wyszedł i na który was zapraszam, pokaże wielu z was, ziomkom, że da się naprawdę zrobić k***wa duże rzeczy, nie? I... Dobra, bo się k***wa popłaczę, więc nie będę więcej gadał. Ooh, track mode. Yeah. That's what we like. Exactly. Just tell me when you're ready to go. All my life I'm ready for that moment. Yeah, let's go. Ten samochód przy 200 na godzinę, kurwa, się zachowuje, jakbyśmy jechali w mieście 50, kurwa. Co jest?
rotation, you can choose how much rotation you want on throttle here with pressure and pull. So now I reduce the staple a little bit, see if it's a bit more stable. Kurwa, nie wiem czy wy to słyszycie, ale jak wy to słyszycie, to to kurwa chodzi jak driftowóz. Holy shit! On the wet! What about sunny day? Yeah, and then you can put cup 2R tires on as well. I'm completely shocked how many grip it have. Yeah. Ten samochód jedzie 250 na godzinę i gość nim skręca jakby jechał 50 na godzinę kurwa w mieście. Lecimy z trzeciego biegu, ja wam transmituję jaka jest prędkość. Mieli biegami, kołami 100, 150, 200, kurwa jest 200. 250, kurwa, 270. Ja pierdolę, powiem wam, że to jest na mokrym, to auto się nie chciało odepchnąć na samym początku. W ogóle jakie te dźwięki tym towarzyszą wszystkiemu. But then you have a fun mode as well, you will probably like this one. Yeah, traction control off, it's my favorite. Yeah, I would assume so, right? So I do like a donut? Yeah. Czuję nawet na pasażerze, że jak on tylko podniesie nogę z gazu, to ten samochód zaczyna jechać prosto. Ma tyle trakcji, że żeby kręcić nim bączki, tak jak widzieliście przed sekundą, cały czas trzeba go podtrzymywać na gazie, bo inaczej odprostuje. Yeah. Yeah. Kurwa, musimy sobie taki kupić. Ja pierdolę. Ty, nie no, co ja wiem. Przecież kurwa, to na konfigurację żeśmy przyjechali. Jest pojebane, powiem wam. Czuję, ile to ma przyczepności. Nie no, auto jest jakieś absurdalne. To jest jakiś cud techniki w ogóle. Nie opowiem tego, dopóki ktoś z was się tym nie przejedzie kiedyś. Ze mną. Albo z kimkolwiek innym, kto ma Jesko. I think the left seat now. Yeah, sure. Odzieję sobie GoPro na głowę, więc może nie będę wyglądał tak fresh by a ranchko. Przynajmniej wam nagram coś zajebistego. Yeah. Do you want to drive in track or sport mode? Let's get track, but with traction control on. This is the slider for the TC. So here is off, completely off, and here is the wet. Yeah, so I would say this is manageable, you will manage it. Okay. This is just very safe. This is way more fun. This one is better. And how to get the drive? You can either choose pedals, okay. Both pedals, and then the right one. And then if you see it's out to here now, mm-hmm. So if you want to be in full control yourself, manual. Okay, so let's get it. Yep. Powiem wam, że ten case, że ten wyświetlacz się rusza razem z kierownicą na żyroskopie, to jest kurwa absurd jakiś. Czytałem o tym, ale what the fuck is doing 360? Oh yeah, people follow you everywhere you go. Holy shit! This car is crazy! Kurwa grane w ogóle, ale widzicie tą aerodynamikę, tak, jak wyprowadza jest tą jakby wodę? Jeden, właśnie, to jest jakby tak. Jeden, że jest jedna linia, a nie że jest pod gówno. I ten strzał z wydechu, ja mówię, kurwa, już wychodzę z samochodu, bo... Wcześniej Damian mówi tak, Jesko, będzie jechać szybko, nie wysiadam nawet. Strzał z wydechu, dobra, pójdę. Idę. This one is probably not going on 85. Not right now. Not, it's so it's 1200. Yeah, 1280. Holy shit. It's a big difference when you put the 85 in it. It's big difference? Yeah, it is. To jest k***a pojebane. Jak to jest k***a pojebane. Chciałem się wypowiedzieć w jakiś elokwentny sposób, a zauważyłem, że przeklinam. O, Grażyna się popłakała. Czemu się popłakałaś? Wariowałem, co tu się dzieje. To, co tu jedzie, to nie jest ta mapa na 1625. To jest mapa na 1200. Ona 1625 dopiero będzie miała, jak się jej naleje E85. To jest w ogóle jakiś absurd, jak to jedzie. Naprawdę to jest niebezpieczny wóz, nie? Let's make some donuts. Yeah. Truck. Okay. Oh, disabled. Now we are in fun mode. Fun mode.
Pierwszy taki zachowawczy jeb, dobra? Now probably gonna sound good. We know everything. Yep. Dźwięk kierunkowskazu. It's like sound porn. Właśnie to jest to, co chciałem wam jeszcze pokazać, że tutaj normalnie mruga tarcza Koenigsegga na lusterku. I to jest zajebisty detal, a oprócz tego to, jak te lusterka brzmią, znaczy lusterka, k***a mi się już język włączył. Jak te kierunkowskazy brzmią, jak one tak klikają dźwięcznie, słyszysz to? To jest taki premium dźwięk klikania kierunkowskazu. Jakby ktoś dotykał jakimś takim tytanem szkła. That's a good test. Perfetto. Wysiada się z niego najgorzej ze wszystkich, w jakich kiedykolwiek siedziałem, ale... Patrzcie to. Zamykamy sobie tym. Bierzemy sobie kluczyk. Patrz, Damianku. Nie umiem tego obsługiwać jeszcze, ale... No i zasadniczo to tak podjeżdżasz na stację benzynową, bo trzeba otworzyć całą tą dupę, żeby go zatankować. Nie ma nigdzie wlewu paliwa. Na stację podjeżdżasz, k***a. Ja pierdzielę. Widziałeś kiedyś coś takiego? Na pewno tu Thermomix tego nie ma. Nie no, przecież... Ja bym stał przy tym i jakby mi ktoś jebał z domu, to ja bym powiedział, że ja mam gdzie mieszkać. Otworzyłbym, tu bym se koc rozłożył, tu leżak, tu bym se czajnik podpiął gdzieś na krótko i bym se siedział tu jak szczęśliwy człowiek. Normalnie bym se patrzył tam, jadłbym se z tego i w ogóle. Super, że masz alternatywę. No. Idąc dalej, tak jak powiedziałem, cały dzień jakby zakupowy, ten cały przylot do Szwecji, to nie jest tak, że tylko wchodzisz, konfigurujesz, podpisujesz papiery i wychodzisz, tylko to jest właśnie zajebiste takie docenienie klienta, który kupuje samochód za ciężką kasę, który polega na poznaniu ducha tej marki. No i po jeździe testowej przyszedł czas na zwiedzanie linii produkcyjnej, której nie mogę wam pokazać, tak jak już wytłumaczyłem, podczas kiedy na niej nie znajduje się jeszcze nasz samochód. Więc do tego tematu jeszcze wrócimy, ale zwiedzaliśmy linię i przygotowałem kilka ciekawostek, które sobie zapisałem dla was, żeby się z wami nimi podzielić. I to są ciekawostki, które ciężko znaleźć w internecie, ale przede wszystkim są z pierwszej ręki, bo po linii produkcyjnej oprowadzał nas kierownik, jakby trzecia osoba w hierarchii całej marki Koenigsegg. I mam po kolei tak. Słuchajcie, Felga, akurat można było zrobić jej zdjęcie, więc widzicie ją w tym momencie na ekranie. To jest 6 dni roboczych jednego pracownika i 600 kawałków karbonu, to jest jedna felga. I to akurat mogę wam zdradzić jako ciekawostka, bo za chwilę będziemy w konfiguratorze, w którym nie bardzo można dzielić się cenami. Taka felga dodatkowo kosztuje 96 600 euro. Tyle kosztują dodatkowo 4 karbonowe felgi w Koenigseggu. 96 000 euro. 500 części w całym tym samochodzie wykonanych jest z włókna węglowego. 300 inżynierów w całej fabryce pracuje naraz na pełen etat, a 850 osób jest zatrudnionych w sumie. Ale 300 inżynierów od tematów dolotowych, zapłonowych, budowy silnika, aerodynamiki, hamowania, tego po prostu jak samochód jest zbudowany. Następna ciekawostka to to, że każdy Koenigsegg Jesko posiada 3,5 km kabli w wiązce elektrycznej. 3,5 km. Koenigsegg jest ogólnie wyposażony w masę czujników, czujniki temperatury, ciśnienia, czujniki aerodynamiczne, czujniki też odpowiadające za aktywną aerodynamikę, czyli na przykład to, że skrzydło się rusza. I każdy z takich czujników potrzebuje kabla, no i łącznie mamy 3,5 km takich kabli. Kolejna ciekawostka jest zajebista. Słuchajcie, nigdy w historii Koenigsegga podczas wypadku, nigdy nie pękł, nie pokrzywił się monokok. Nigdy się nie rozpadł. I to jest mega interesujące. Ja zadałem pytanie, dlaczego aż o tyle twardsze od konkurencji w postaci na przykład Bugatti? I odpowiedź jest prostsza, niż by się mogło wydawać. Po pierwsze, oczywiście bezpieczeństwo, ale po drugie, Bugatti, na przykład Divo czy Chiron, nie dysponują samochodami do zamówienia w wersji Roadster,
czyli ze ściąganym dachem. Co za tym idzie? Tak samo jak w przypadku Supry, którą przerabialiśmy we wtorek. Tutaj mamy zdecydowanie większe naprężenia, które muszą być przekazywane dołem, podczas kiedy dach jest ściągnięty. I tak, podkreślam, nigdy w historii marki nie został zbananowiony monokok. W ogóle marka jest do tego stopnia pewna tego monokoku, że wewnątrz niego znajduje się zbiornik paliwa, ponieważ uznają, że jest to najbezpieczniejsze miejsce w samym samochodzie i że podczas wypadku chroni to przed eksplozją bądź zapaleniem. Z dalszych ciekawostek, które jeszcze dla Was zebrałem i są niedostępne w internecie, to wyprodukowanie auta trwa 4,5 tysiąca roboczogodzin pracowników, w tym 800 godzin to jest malowanie całego samochodu, bo przypominam, że ten samochód jest cały wykonany z karbonu. Co za tym idzie, mamy tutaj od 18 do nawet 22 warstw lakieru, który następnie później jest polerowany. To wszystko jest szlifowane, żeby było po prostu idealnie gładkie, żeby miało głębię koloru. I polerowanie wszystkich części trwa 250 godzin. I ostatnia ciekawostka, że Jesko można zamówić zarówno w wersji LHD, czyli kiera po lewej, jak i RHD, czyli kiera po prawej. I monokoki oraz większość części w tym samochodzie jest przygotowana identycznie jak do samochodu z kierownicą po lewej stronie. I to jest tak zaprojektowane bardzo sprytnie, ponieważ kiedy kupi klient na przykład z Japonii, w Australii chyba też jest kiera po prawej stronie, więc powiedzmy, że w Australii, chociaż nie jestem pewien, ale na przykład z Wielkiej Brytanii i za rok, dwa, pięć czy dziesięć będzie chciał ten samochód sprzedać, no to musiałby go sprzedawać tylko na rynek, w którym również kierownica jest po prawej stronie. No a wiadomo, że klientów na takie Koenigseggi nie jest zbyt wielu, więc marka przewidziała to i sytuacja, w której ktoś chce sprzedać samochód z kierownicą po prawej stronie, daje możliwość kupującemu przywiezienie tego auta do fabryki i możliwie, w cudzysłowie, najniższymi kosztami, bo to się gdzieś tam opiera o okolice 200-300 tysięcy funtów, przełożyć tą kierownicę z prawej na lewą stronę. Myślę, że są to ciekawostki zajebiście interesujące dla każdego fana motoryzacji, tak jak powiedziałem, ciekawostki, które ciężko jest znaleźć gdzieś w internecie. Ale ja ich mam jeszcze dla Was przygotowanych zdecydowanie więcej, tylko pamiętajcie, że my dziś tutaj zamawiamy samochód, a przecież jakimiś ciekawostkami muszę Was jeszcze poczęstować, jak ten samochód będziemy odbierać. Natomiast odbierać go będziemy dopiero po konfiguracji, więc czas na to, na co ja najbardziej w tym wszystkim czekałem. I tak przyszedł czas w ten piękny czwartek, w tym pięknym weekly vlogu. Umówmy się, w poniedziałek zaczęliśmy tak dość skromnie, o ile S15 latająca dookoła Rollsa może być skromna. We wtorek ścięliśmy sobie dach w nowej Suprze. W środę wszystko obracało się dookoła Aventadora, a dziś ten czwartek jest chyba jednym z najbardziej wyczekiwanych czwartków w moim życiu. No i to jest właśnie ten gwóźdź programu, czyli konfiguracja, która odbywa się tutaj po właściwie całym dniu, po zobaczeniu całej fabryki, po jeździe testowej, po poznaniu całego tego ducha marki, co można, czego nie można, skąd się co wzięło. Wsiada się jak w salonie i z takiej wielkiej, gigantycznej diody można sobie konfigurować samochód. Można właściwie obracać nim we wszystkie możliwe strony. Zobaczcie, tak to wygląda. Całe Jesko możecie sobie tak obracać. Patrzcie, możecie sobie na przykład otworzyć drzwi do góry i zobaczyć, jak się drzwi otwierają i możecie sobie ściągnąć dach. No normalnie konfigurator jest k***a tak zajebisty, że to jest koniec świata. No w każdym razie przed nami teraz etap konfiguracji tego, jak ten samochód będzie finalnie wyglądał, w jakich będzie kolorach, jakie będzie miał felgi, jakie będzie miał wnętrze itd., itd. Nie będę Was po całym tym etapie oprowadzał z kilku przyczyn. Pierwsza jest taka, że jakby marka nie do końca wyraża zgody na pokazywanie konfiguratora, bo to jest po prostu dla klientów. Jeszcze to byśmy przeszli, bo powiedzieli, że spoko, że w sumie możemy. Tylko, że nie można pokazywać żadnych cen z wewnątrz konfiguratora. Więc zwyczajnie cały ten konfigurator dla Was to by był jeden wielki blur. Poza tym ten film już troszeczkę trwa, więc jakbyśmy mieli całą konfigurację samochodu, w którym jest tyle elementów do wyboru, mieli przejść razem z Wami tutaj, to trwałoby to jeszcze lekko z 30-40 minut. Więc żeby tak streścić, powiem Wam, ten samochód został zakupiony na wcześniejszym slocie. Co to znaczy? Zakupiliśmy coś jeszcze do marki Dowes, co zobaczycie już bardzo niedługo, właściwie w następnym filmie, dzięki czemu udało się nam kupić slota na to, żeby ten samochód mieć wcześniej. I standardowy czas oczekiwania na takie Jesko to w okolicach 2,5, w okolicach 3 lat. My będziemy mieli ten samochód już w pierwszej ćwiartce 2025 roku, więc właściwie za rok zobaczycie Jesko już na kołach. Także cóż mogę Wam powiedzieć? Pojeba akcja. No i tak sobie klikaliśmy, wybieraliśmy opcję za opcją, mijała minuta za minutą i nagle zobaczyliśmy przez szklaną szybę, że przychodzi on, wielki boss o łysej fryzurze.
sympatyczny Szwed. Hi, you are that guy. You created a beast. Oh, thank you. And yes. Now we configured the beast. Oh yeah, nice. That's a nice spec. I recognize that. I made this spec before I saw your spec. Oh really? Yeah, and Marcus said we got a similar taste and similar haircut. Yeah, that's we spoke, only 20% of people are taking the power upgrade. Yes, yeah, so that's unique. And this car today without E85 was completely crazy. With E85, the test driver said it's another level. Yes, yes, that's true. If you will make your own for your private using, you will use power upgrade or not? Well, yeah, I would, because it's not only power upgrade, it's also less CO2. It's a biofuel, it's renewable CO2, so you get two benefits, more power and less impact on the environment. Okay. So it's a win-win. That's how it works. I saw the picture when you are taking a hand with Horacio and whole Poland was talking. What the hell is going on here? The Christian is gonna make a car with Horacio Pagani. Yeah, it's gonna be craziest car in the world and stuff like this. And I was Team Pagani, but Huayra, it was my dream and everything changed because the Jesko is another level. It's 1000 horsepower different. Right, yeah, pretty much. Also, everywhere is carbon fiber, like in Pagani. And Pagani is still using the Mercedes old engine. Yeah, you like it, you like it. But the Koenigsegg, the Jesko beat it Pagani, for sure. Well, thank you. If I may say it myself, it's the most exciting car I've ever driven. Because the Jesko? Yeah, it's just so much emotion. I mean, it's the response of the engine, the fast shift, the handling. And the changing gears from 5 to 2 directly. Exactly. It's just so emotional. If you can say it, which car would you ever made in Koenigsegg is your favorite model? Difficult. It's very difficult. Yeah, it is. Because they're all very emotional for different reasons. I mean, but for example, for handling. For handling, for sure, it's the Jesko. Okay. Yeah, I mean, did you drive it yourself today? Yeah. It's great. Wet, but it's the handling on that car is unbelievable. And what about if you have to take one of the Koenigsegg for daily? Daily? I would say Regera or Absolute. Regera? Yes. Or Absolute. Or Absolute for daily? Yeah, why not? I have to think. I have to think twice. I have to double check. Okay. It's roomy and smooth and nice and fast. I don't want to waste your time anymore. No. It was really nice to meet you all and thank you for coming and checking your car. Looking forward to building. No i tym oto sposobem, moi kochani, przedstawiłem wam tutaj na kanale gościa, który według mnie jest ikoną motoryzacji i totalnym rozpierdolem, jeżeli o motoryzację chodzi. I wiem, że wielu z was w Polsce nazywa go łysym, sympatycznym Szwedem. No i tak się okazało, że gość Christian von Koenigsegg jest zajebiście sympatycznym, zajebiście łysym Szwedem. I powiem wam szczerze, że jest po prostu mega fajnym ziomalem, po którym w cudzysłowie, przynajmniej po takiej gadce, jaką odbyliśmy tutaj, ona trwała 5 minut, nie widać po nim, żeby był właścicielem marki, tak na pierwszy rzut oka, żebyś jakoś wywyższał albo coś, która jest największym osiągnięciem technologicznym chyba w historii motoryzacji. Pojebana akcja. Pozwólcie, że wam to wytłumaczę, żeby nie było zamieszania. Tutaj rozmawialiśmy z Christianem wewnątrz, natomiast za sekundę będziemy kontynuować rozmowę na zewnątrz, ze względu na to, że mieliśmy ostatnie minuty światła słonecznego, aby zrobić razem zdjęcie na Instagrama na miniaturkę. No i zaraz po tym zdjęciu kontynuowaliśmy rozmowę, tylko że już nie w środku, a przed siedzibą. In Poland they call you Bold Nice Swede. Bold Nice Swede. First and last is at least. Bold Nice Swede. That for people in Poland. So you like it, yeah? I can tell them on YouTube you are okay with that. I'm happy with it. I approve. Okay. Yeah. So yeah. You really have a choice. We have to give you hello. My name is Bold Nice Swede. Can you tell to our viewers, because it's not that easy to get to interview with you or something like this, have you ever thought about make car with in a collaboration with other brand or not? We have had discussions like that, yeah. With? Well, to help out and maybe do collaboration. I cannot mention which ones. Okay. But unfortunately. We have helped some brands. It's not that we have made a car together, but we have helped them with some development or technical solutions. So never gonna be the Koenigsegg in collaboration with any other mark. Maybe one day, who knows? Maybe we'll make. Who knows? Special model, for example, Koenigsegg X. Like a collab, maybe it could be interesting. Yeah, it's gonna be quite interesting. Yeah. Make it with Horacio. Yeah. It's an interesting idea. Yeah, okay. No to już macie informację, że Christian jest otwarty na kolaborację, więc jakbyście kiedyś chcieli otworzyć markę motoryzacyjną, to zgłoście się, może pierdolę.
nie razem z wami. Need to run into a meeting. Yeah, of course. It's so good to see you. Thank you for coming and congratulations. Thank you. And thank you for building legends. And always welcome back, of course. Yeah, I will be back for second one. Yeah. Yeah. Degemera. Cieszę się, że w poprawny sposób czytacie sygnały, które do Was wysyłam, albowiem specjalne obuwie ubieram tylko na przykład w przypadku odbioru swojego pierwszego hurakana w życiu i następnie drugi raz te buty założyłem dopiero podczas zamawiania Koenigsegga w dniu wczorajszym. Natomiast tydzień powoli dobiega końca, ja relacjonuję dla Was prosto z miejsca zdarzenia. Za moment będziemy po raz pierwszy odpalać starą MK4 z 2JZ-em i moi kochani, dlaczego my robimy tutaj w okolicach 1000. Po pierwsze dlatego, że stara Supra na to zasługuje, po drugie dlatego, że stary JZ również na to zasługuje i wręcz o to się prosi, oraz po trzecie ze względu na to, że kiedy ostatnio pokazywałem Wam ten samochód po przekładce na kierownicę po lewej stronie, chcieliście, żebym tego 1000 zrobił, a ja obiecałem, że na pewno zakujemy piec i dopierdolimy mu dużo mocy, a teraz z tej obietnicy się wywiązuje. Prosto z miejsca zdarzenia mówił dla Was jak jest Kamil Janusz Labuda. Chociaż wolę Kamil Przystojniak Labuda. Tymczasem piątek rozpoczynamy na dobre, po raz pierwszy odpalając MK4. Temat dotarcia silnika, tak jak mówiłem, znany w sumie już większości z Was, natomiast jest on zwyczajnie nudny. Dla mnie to na przykład przerwa śniadaniowa. Trzeba po godzince luźnej jazdy po hamowni wymienić olej, aby upewnić się, że nie ma w nim żadnych opiłków. Jesteśmy świeżo po dotarciu, przed nami strojenie docelowe, natomiast ta Supra brzmi zupełnie inaczej niż Supra MK5, przez to, że ma inaczej zbudowany wydech, inną turbinę, to też nie jest stroker, a przypominam, że nowa jest 3,3, a nie 3 litrówka. Więc wsiadłem do środka, wziąłem rejestrator i powiem Wam, że tutaj ze środka brzmi zajebiście fajnie, dokładnie tak, jak te samochody brzmiały w Szybkich i Wściekłych Tokyo Drift. Tutaj gadkę samemu sobie, natomiast przerwę, bo jak to zawsze przy wsadzeniu nowego silnika, choroby wieku dziecięcego. Poci się uszczelniacz, zaczyna się olejem trochę moczyć pasek od rozrządu, a to pod obciążeniem grozi rozsypaniem się silnika. Więc tak jak to zwykle bywa przy pierwszym odpaleniu nowego motoru, zwłaszcza przy tych mocach, wielki f**k nam w dupkę. Natomiast piątek się nie kończy, wsiadamy w samochód i jedziemy na Śląsk. Na Śląsk pod siedzibę MG Motorsport, no i tutaj akurat pozwólcie, że blura wrzucimy na ekran, bo nie chcę Wam spoilerować niespodzianki, która jest przewidziana na kolejny film. Są tam rzeczy z kategorii póki co tajne. Sobota natomiast przebija się w sposób, który dla wielu z Was może okazać się być szokująco niespodziewanym. Raczej nikt z Was by nie pomyślał, że w czwartki zamawia się Koenigseggi, a w soboty idzie się posiedzieć ze zwierzętami w mini zoo pod Krakowem. Serio. Faktycznie wzięliśmy Skaja, żeby wyjechać Was pocieszyć na ulicach, przy okazji weekendowo sobie pośmigać. Mega klimacik tego auta i w ogóle teraz wystrojone i złożone na nowo, praktycznie wszystko od zera, mega fajnie jeździ. No naprawdę jak nowy sprzęt. No i ta sobota to już taka wyszła, że wróciliśmy do chaty, do naszych zwierzaków. No jak nas nie ma w tygodniu, to za nami zwyczajnie tęsknią te gady, no i chcą się bawić, więc no. Tak nam się zrobiło jakoś zwierzęco dość dziś, no ale pewnie większość z Was wie, że ja jestem fanatykiem psów i innych podobnych też. No i tak, moi kochani, powoli tygodzień. Powoli nasz tydzień dobiega końca, a skoro w weekly vlogu tydzień dobiega końca, to i powoli film dobiega końca.
końca. Natomiast kto do końca ogląda, ten pewnie wielu z was już przywykło, dostaje takie treści jakby dodatkowe, te bonusowe, te, które są dla największych fanów kanału, żeby byli na bieżąco. Żebyście wy byli na bieżąco. No i dzisiaj niedziela. Niedziela to dzień, w którym odwiedzamy budowę, naszą skromną budowę. To, jak to tutaj wygląda, dostajecie upgrade. No i wygląda to coraz lepiej, coraz bardziej zbliżamy się już do końca. Znajdujemy się teraz na piętrze plus jeden. Za moment przejdziemy na zero, a później jeszcze na minus jeden, bo cały ten budynek jest trzypiętrowy. Tutaj mamy gabinet numer jeden, sypialnię bądź gabinet numer dwa, przejście kładką aż do tarasu na zewnątrz budynku i to jest ta część showroomowa, w której ostatnio wstawialiśmy okna. Kto z was oglądał materiał, ten widział. Teraz przechodzimy na drugą część budynku i tutaj mamy część mechaniczną. W tym momencie znajdujemy się na plus jeden i inspirowałem się Szybcy i Wściekli Tokyo Drift, kiedy to w tej scenie, którą widzicie teraz, oni mieli taki widok na cały warsztat. Mega zajebiście mi się to za dzieciaka podobało, więc uważam, że było to tutaj takie must have, żeby we własnej tej siedzibie mieć podobny schemat, w którym na dole będą stałe samochody, a my z tego plus jeden będziemy to wszystko mogli obserwować. Na chwilę obecną jest tutaj delikatnie niebezpiecznie, no bo nie ma barierek, więc ja cały czas patrzę pod nogi. Natomiast znajdujemy się w tej chwili w takiej części, w której będą konsole do gier, kanapy, tam będzie też łazienka, prysznic, żeby się móc ogarnąć, odświeżyć przed nagrywkami albo przed wyjazdem gdzieś. Natomiast tutaj będzie taka część zdecydowanie bardziej konsolka, telewizor, chill, jakieś fliperki, może cymbergaj, ping-pong, coś w tym klimacie i to również wszystko z widokiem na samochody. Zadbaliśmy o to, aby cała ta przestrzeń była zajebiście oświetlona, żeby była zajebiście kontentowa i żeby wszystko to po prostu cieszyło wasze oko podczas, kiedy będziecie oglądać. Chodźmy teraz na parter, tam zrobiliśmy już wylewki. Ta szyba na parterze to już swego rodzaju wizytówka tego miejsca, natomiast na chwilę obecną jest zaklejona, no ale widać jakiego to wszystko jest rozmiaru, a zaklejona jest, żebyśmy podczas innych prac wykończeniowych jej po prostu nie uszkodzili. Zajebistym miejscem, żeby pokazać wam jakby rozmiar tego wszystkiego, no bo my mamy problem, żeby za pośrednictwem YouTube'a, żeby za pośrednictwem kamery oddać wam jakie co tutaj w tej hali jest duże, to zobaczcie, to jest brama, która jest tylko i wyłącznie bramą przelotową pomiędzy tą częścią showroomową czystą, a tą częścią mechaniczną, w cudzysłowie brudną. I ja mam prawie 2 metry wzrostu, rozkładam ręce, zobaczcie jak daleko do lewej, zobaczcie jak daleko do prawej i do góry. Więc to idealnie odzwierciedla to, jakiego to wszystko jest rozmiaru i myślę, że wy zaczynacie też kumać tutaj teraz, podczas kiedy zrobiliśmy te posadzki przemysłowe, podczas kiedy cały ten teren się tutaj nam wyrównał, cała ta płaszczyzna, że to naprawdę jest całkiem spore przedsięwzięcie. Na chwilę obecną jesteśmy w trakcie tematów całej wiązki elektrycznej, czyli całej instalacji, żeby cały budynek miał prąd. Zaraz przechodzimy do tematów hydrauliki, przechodzimy do tematów jakby stricte już wykończeniowych, więc teraz to wszystko, co tutaj się zaczyna dziać, będzie przyspieszać coraz bardziej, albowiem my, uwaga, gdzieś tak kwiecień, maj, chcielibyśmy już wchodzić do tego budynku. Mamy mniej więcej tak ustalone, że będzie to możliwe, że na wiosnę już my, kanał, jakby siedziba kanału przenosi się tutaj. Ten wielki wycięty fragment prowadzi nas na minus jeden i on jest przelotowy aż na plus jeden. I tutaj będą takie wielkie schody kręcone, którymi będzie można wyjść właściwie na każde piętro. Patrząc sobie jakby z tej perspektywy na lewo, tutaj mamy zaślepione na chwilę obecną OSB, natomiast tutaj będą takie drzwi szklane, to będą główne drzwi wejściowe do budynku. Mi się tutaj jakby zajebiście już teraz podoba, a jak dojdzie tutaj posadzka ta docelowa, która będzie taką białą posadzką żywiczną, taką po prostu jakby świecącą, ładną premium, która będzie zajebiście wyglądać na nagraniach, na zdjęciach, samochody będą na niej ładnie wyglądać, dopiero wtedy rozjebie to system. Natomiast, moi kochani, wielu z was wiem, że interesuje się budowlanką, ja się dopiero tego wszystkiego uczę. Natomiast podczas kiedy wy to oglądacie, to wielu z was, którzy spostrzegawczy i śledzą dokładnie to, co tutaj się dzieje na tej budowie, a wiem, że takich widzów również posiadam, pewnie zauważyło, że tutaj były dwa takie wielkie słupy konstrukcyjne. One były w tym miejscu i po drugiej stronie również były dwa takie wielkie słupy konstrukcyjne i ich na chwilę obecną tutaj nie ma. One nam strasznie szpeciły, ze względu na to, że szpeciły nam wizualnie, ale przede wszystkim też praktycznie nam szpeciły, no bo stały dwa takie wielkie na środku i samochody musiałyby lawirować dookoła nich, nie mogłyby wiadomo przejechać, musiałyby je omijać. Często trzeba przestawić jeden samochód, żeby koło tego słupa się zmieścił i stawaliśmy na głowie przez x miesięcy, żeby tych słupów tutaj nie było i się udało. Konstruktor zrobił to dobrze i wyliczył nam i teraz takie ponadtonowe podciągi, słuchajcie, cały ten podciąg waży ponad 1000 kg, jest na chwilę obecną zespawany tutaj i te słupy udało się nam wyciąć. Tak samo
zrobiliśmy tutaj z drugiej strony i zrobiła się nam przez to taka idealnie otwarta przestrzeń. Już teraz tutaj jest całkiem sporo światła, a pamiętajcie, że największa szyba, jeszcze do tego wszystkiego od strony wschodniej, jest na chwilę obecną zasłonięta. No ale jesteśmy na parterze, a przed nami jeszcze minus jeden, gdzie to właściwie szykuję dla Was największą niespodziankę, tylko nie wiem jak na chwilę obecną w tym materiale będzie ze światłem na dole, więc zobaczmy, co uda się Wam pokazać. Nie będziemy schodzić do garażu podziemnego, właściwie nie będziemy do niego wchodzić, ze względu na to, że po pierwsze jest tam strasznie ciemno, nie ma gdzie tam na chwilę obecną wpiąć żadnego światełka, tak jak widzicie na ekranie, ale najważniejsze i najgorsze jakby w tym wszystkim jest to, że tam jest straszne echo, bo tam na chwilę obecną nic nie ma, no i ten dźwięk się tak odbija, że byłoby to dla Was całkowicie asłuchalne. Natomiast nie ma tego złego, bo po pierwsze może zostawimy ten garaż podziemny po prostu jako taka wisienka na torcie, jak będziemy Wam prezentować już całkiem niedługo gotowy budynek. No i po drugie macie na chwilę obecną mój ulubiony kadr na całe to dzieło, które skutecznie od niemal 2 lat rujnuje mnie finansowo. Widzicie z tej perspektywy, ona jest moja ulubiona ze względu na to, że widzicie z niej te szklenia, widzicie z niej ilość tego żelbetonu, który tutaj jest wpakowany, widzicie z tej perspektywy rozmiar tego budynku, podjazdu. To ile tutaj będzie mogło wjeżdżać samochodów, jakie będziemy mogli tutaj dla Was produkować nagrania, no i też ile to wszystko zabrało czasu, bo przypominam, że ten budynek na samym początku, właściwie cała ta działka, to była działka, która była jednym wielkim nasypem ziemi. Natomiast teraz, jak stanę sobie w tym miejscu, to najbardziej chyba z tego wszystkiego uświadomię Was, jakiej to wszystko jest wysokości i rozmiaru, bo nam naprawdę za pośrednictwem kamery jest ciężko pokazać to, jakie to wszystko jest naprawdę duże i dopiero kiedy ja staję przy tym tutaj i Wy widzicie, ile jest jeszcze tam nade mną, jak wielki jest chociażby i nawet ten 5,5-metrowy mur oporowy, który będzie cały w graffiti, który będzie zajebistym miejscem do robienia sobie zdjęć z samochodami i tak dalej, dopiero wtedy jakby kumacie, jak wielkim dziełem życia to wszystko tutaj jest i jak wielkie rzeczy za pośrednictwem tego kanału my wszyscy wspólnie tutaj budujemy, żeby dostarczać coraz grubsze treści. I też mega fajna rzecz dla Was teraz, słuchajcie, kto z Was był na filmie, który w kinie miał premierę, to tam jest taka sekwencja parominutowa, która pokazuje gdzieś tam takie 25% tej budowy, którą mamy na chwilę obecną. I kto z Was tam widział, jak to urosło, jak to się całkowicie zmieniło, ten teraz tutaj ma porównanie, jak to wyglądało podczas nagrywania rocznego filmu dokumentalnego, a jak wygląda tutaj na dziś dzień. Natomiast jeżeli chodzi o film, to mam jeszcze jedną zajebistą rzecz. Sprawdźcie to. Na tym kanale robimy rzeczy wielkie. I mam na to dowód. Mam na to dowód, że zdarza nam się tutaj robić dość spore... O, przepraszam. Proszę. No bo se stanąłem trochę jak cham na środku. Wracając do tematu. Zdarza się nam robić rzeczy wielkie. To jest plakat. I może taki billboard o tym, że są to rzeczy wielkie, nie świadczy, bo przecież każdy może sobie taki wynająć i coś na nim powiesić. No ale zmienia się postać rzeczy, jak dochodzi do nas, że one są, uwaga, w całym kraju, w ilości sztuk parędziesiąt i w najbardziej ruchliwych, w najbardziej widocznych miejscach. I że my wspólnie, robiąc te wielkie rzeczy tutaj na kanale, zaszliśmy aż do tego, że stworzyliśmy film na wielki ekran, film do kin. I ja w tym momencie, w tej samej pozie, stoję sobie normalnie tutaj, przy tym STO, który jest na plakacie kinowym. No i tak, niedziela, powoli kończy nam tydzień, a co za tym idzie, powoli kończy nam również tego weekly vloga. Ale mam Wam coś jeszcze do powiedzenia, więc słuchajcie. Tak jak powiedziałem, dla tych, którzy oglądają do samego końca, zwykle mamy przewidziany jakiś bonus. No i to jest ten bonus. Oprócz tematu budowy, poznajcie temat Stefana. On ma na imię Stefan i słuchajcie, Stefan jest prezentem. Stefan jest gorylem, który waży ponad 3 tony, jest wykonany z betonu i został tutaj przywieziony jakiś czas temu normalnie HDS-em. Dostałem go na prezent. Stefan pilnuje mi podjazdu i mało tego wszystkiego, słuchajcie, Stefanowi w nocy świecą się jeszcze oczy na czerwono. Stefan jest zajebisty znakiem rozpoznawczym, jakby tutaj u nas, w małej miejscowości, w której ja osobiście mieszkam. Stefan mi pilnuje podjazdu i fajnie wygląda na przykład takie zdjęcie, jak widzicie w tym momencie, czyli huragan w kolaboracji ze Stefciem w tle. Jest to mega absurdalny temat, każdy kto to widzi, przechodzi, czy kurier, czy jakieś dzieciaki, czy nawet moi znajomi uważają, że jesteśmy pierdolnięci, że ten Stefan tutaj stoi. Natomiast ja uważam, że tak, jesteśmy pierdolnięci i wcale się tego nie wstydzimy. Jest niedziela, więc tydzień dobiegł końca, dobiega
do końca również film, w którym, umówmy się, naprawdę sporo się działo. Od poniedziałku stawaliśmy na głowie i korzystaliśmy ze wszelkich możliwych środków, żeby dostarczyć wam możliwie jak najbardziej popaprany film i nawet nie będę wspominał wszystkiego, co tutaj się działo, bo przecież przed chwilą to oglądaliście. Spokojnie mogliśmy z tego zrobić z 5, myślę, że 4, jakby się uprzeć, to 5 materiałów i każdy z nich generowałby pewnie po 1-2-3 miliony wyświetleń. Natomiast nie o to tutaj chodzi. Obiecaliśmy wam jakość ponad ilość. I tak właśnie wywiązujemy się z tego. Nie zasypujemy was spamem, tylko staramy się zrobić jeden gruby materiał, który oglądając od A do Z dostajecie masę zajebistych informacji, masę zajebistego kontentu. Dzięki temu, jak wielu z was te materiały ogląda.